Dzień dobry Państwu. Chciałem Państwa poinformować, że przed rozpoczęciem sesji obrady naszej sesji są transmitowane i rejestrowane, a następnie audiowizualne nagrania sesji będą opublikowane na YouTubie, a nagranie audio na stronie internetowej miasta. Na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym otwieram obrady 23 zwyczajnej sesji Rady Miasta Sopotu, która odbędzie się w trybie zdalnym. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować uchwały. Witam serdecznie wszystkich uczestników sesji, w szczególności pana prezydenta Jacka Karnowskiego, wiceprezydentów miasta, pracowników Urzędu Miasta, a także obserwujących nasze obrady mieszkańców. W punkcie 1b proponuję obecnie zatwierdzenie porządku obrad sesji, którego propozycje otrzymaliście Państwo wraz z innymi materiałami. I Szanowni Państwo, Komisja Skarg i Wniosków i Petycji zgłosiła wniosek, a właściwie wnioski o zmianę, propozycję zmiany porządku obrad. I polegać to będzie na tym, że Komisja Skarg i Wniosków wprowadziła, czy prosi nas o wprowadzenie trzech projektów uchwał w sprawach. Pierwsza, przekazanie do rozpatrzenia według właściwości petycji, druk 356. Następnie kolejny projekt, przekazanie do rozpatrzenia według właściwości petycji, druk 357. I trzecia zmiana, trzeci projekt, rozpatrzenie skargi na działalność prezydenta miasta, druk 358. I żeby zmienić porządek obrad, musimy te trzy projekty dopuścić do porządku obrad, musimy je wpisać, więc musimy po prostu je, każdą z kolejną projekt przegłosować. W takim razie, proszę Państwa, jest to sprawa moim zdaniem bardzo formalna, ale musimy się zdać na procedurę, więc przystępujemy do sprawdzenia kworum. Pamiętamy, jak to robimy, czyli naciskamy na, u mnie jest po lewej stronie, prostokąt szary z napisem głosowanie. Ups. Nic nie dzieje. Robimy kworum, tak? Robimy kworum. Musimy teraz zmienić wasze pytanie. Jeszcze raz? Nie, zmieniaj to tylko myśl pasek. I tutaj. Czekamy na wszystkich, aby potwierdzili swoją gotowość do głosowania. Panią Kasię jeszcze. Poprosimy panią Anię, pana Jarka, pana Tomka, panią Grażynę Czajkowską o na razie nic się nie zmienia. Bardzo prosimy te pan Jarek Kępa, pani Ania. Musimy kliknąć kworum i to jest dowód, że Państwo jesteście gotowi do głosowania nad pierwszą zmianą w porządku obrad. Pan Lipiński, pani Kasiak i pani Rzekowska jeszcze. Tomek Lipiński, pani Ania Łukasiak i pani Grażyna Czajkowska. Jeszcze ci radni i radne nie kliknęły w kworum, więc nie będą mogły zagłosować nad zmianą w projekcie uchwały, przynajmniej jeśli chodzi o ten projekt uchwały. Pan Lipiński i pani Czajkowska jeszcze tylko. Tomek Lipiński i pani Grażyna Czajkowska. Jeszcze tylko tych dwóch radnych. Wszyscy, brawo. Jesteśmy wielcy. W takim razie, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. I Państwo już widzicie trzy kolory. Proszę wybrać właściwy. Pan Smolarek jeszcze, tak widzicie. Jurek Smolarek jeszcze nie zagłosował. Jurku, nie widać, żebyś zagłosował. Jeszcze chwilę poczekajmy.
Jurek Smolarek, prosimy oddać głos. Proszę Państwa, pewnie wyniki Państwo widzą. Ja ze względów formalnych podaję, że 20 radnych jest za zmianą porządku obrad i dopuszczenie tego projektu uchwały, czyli do rozpatrzenia petycji do porządku obrad. Dziękuję bardzo. 20 za, jedna osoba nieobecna. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do drugiego projektu uchwały, czyli przekazania do rozpatrzenia według właściwości petycji druk 357. Sprawdzamy kworum. Pomencik jeszcze, zanim sprawdzimy kworum, widzę, że są osoby, które chciały zabrać głos. Proszę bardzo, ale chyba te osoby właśnie miały, ale proszę bardzo. Grażyna Czajkowska. Nie, dziękuję. Ja miałam problem z połączeniem, bo mi uciekło, także wszystko jest w porządku. Dziękuję. Fajnie, dziękuję bardzo. Jarek Kępa. Jarku, halo. Dziękuję, też miałem taki sam problem, także dziękuję. Jest wszystko w porządku. I Tomek Lipiński jeszcze. Tomku. Halo, słychać? Tak, tak, jesteś na... Też taka sama sytuacja jak poprzednio. Rozumiem. Pan Jacek Karnowski, proszę bardzo, prezydencie. Nie mamy na razie kontaktu z panem prezydentem, ale miejmy nadzieję, że to się za chwilę wszystko udrożni. Jeszcze pan Grzegorz Wędykowski. Proszę bardzo, Grzegorzu. Na razie chyba jeszcze nie mamy kontaktu, przynajmniej w tym momencie. Szanowni Państwo, przechodzimy do, w takim razie mamy kworum i też proszę wyrazić swoją gotowość do głosowania przez kliknięcie właśnie w ten prostokącik. Ja to właśnie niniejszym czynię. I sprawdzamy, kto. Pani Ola Goski jeszcze. Olu, jeżeli możesz potwierdzić swoją gotowość do głosowania, prosimy cię bardzo. Wszyscy. I proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. I wybieramy właściwą sobie opcję. I tak jak poprzednim razem, 20 radnych jest za zmianą porządku obrad i dopuszczenie tego projektu do porządku obrad. Dziękuję bardzo. I mamy trzecią zmianę, trzeci druk. Dotyczy ona rozpatrzenia skargi na działalność prezydenta miasta Sopotu, druk 358. I tak jak podobnie sprawdzamy kworum i gotowość do głosowania. Grażyna jeszcze, pan Lipiński i pan Grzegorz. Pan Grzegorz, pan Tomek i pani Grażyna. Te osoby jeszcze prosimy o potwierdzenie gotowości do głosowania przez kliknięcie kworum. Wszyscy, dziękuję bardzo. I przechodzimy do głosowania. Rozpoczynamy głosowanie. Dziękuję bardzo. I mamy podobny wynik. 20 radnych jest za dopuszczeniem tego projektu uchwały, tej skargi do porządku obrad. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, przechodzimy już do zatwierdzenia zmienionego porządku obrad, czyli już cały porządek obrad. Ja tylko informuję, że te trzy punkty umieścimy na końcu naszego porządku obrad, czyli właściwie na zakończenie sesji. Natomiast w tym momencie głosujemy nad tym, żeby ten cały porządek obrad zmieniony już dopuścić do obrad. Także podobne procedury.
Klikamy w kworum. Wszyscy potwierdzamy gotowość do głosowania nad zmienionym porządkiem obrad. Mamy wszystkich, w takim razie zaczynamy głosowanie. Proszę bardzo, głosujemy. Dziękuję bardzo. 20 radnych jest za porządkiem obrad już zmienionym. Dziękuję bardzo. Kończymy głosowanie i przechodzimy do procedowania dalszego. Przechodzimy do następnego punktu, czyli zatwierdzenie protokołu obrad z 20 sesji Rady Miasta. Sprawdzamy kworum. Wszyscy jesteśmy, więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o kliknięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. 20 radnych jest, zatwierdziło jednogłośnie, więc bardzo dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu obrad, punktu drugiego, czyli już podejmujemy uchwały w sprawach. Drugi punkt dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sopotu na lata 2021-2032. Jest to druk 349 z autopoprawką, jak Państwo wiedzą. I referuje oczywiście, przepraszam, skarbnik miasta, pan Mirosław Goślicki. Proszę bardzo. Najlepiej, panie skarbniku, gdyby pan poprosił o głos, wtedy łatwiej będzie znaleźć, tak? Pana. Bardzo proszę, udzielam głosu. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej to wynik przygotowania projektu budżetu na miasto Sopotu na 2021 rok, ponieważ gdy zmieniamy budżet, również ma być zmieniana wieloletnia prognoza finansowa o wielkości, które muszą być skorelowane z budżetem. Dotyczy to wielkości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, jak i wyniku budżetu. Ponieważ ten budżet został właśnie przygotowany i te wielkości zostały skorelowane z wielkościami ujętymi w prognozie budżetu. Podstawowe parametry budżetu, które mają przełożenie na wynik, jak i na wskaźnik naszego zadłużenia, są prognozowane na podstawie wielu danych, które mają wpływ na ich wielkość. Wielkości przyjęte w WPF-ie zależą i zależeć będą od czynników obiektywnych. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera no, naszą taką prognozę na lata 2021-2032, gdyż wieloletnia prognoza finansowa ma być skonstruowana na okres, na który mamy zaciągnięte zobowiązania. Te zobowiązania dotyczą obligacji, które mamy zaciągnięte, a ten okres 32 rok to jest okres, do którego mamy wykupić te obligacje. Jeżeli teraz chodzi o wykaz przedsięwzięć wieloletnich, to tutaj, jak Państwo wiecie, jest zgłoszona autopoprawka. W związku z uchwalanym również na tej sesji wieloletnim planem mieszkaniowym dla gminy miasta Sopotu, w tym planie zostały ujęte wielkości dotyczące rozwoju budownictwa komunalnego w poszczególnych latach. Dlatego te wielkości również przenosimy do wieloletniej prognozy finansowej, do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
To jest kwota no niebagatelna, bo dotyczy to 75, prawie 76 milionów w latach 2022-2026. Następnie podobna sytuacja dotyczy no, od wielu lat już wyczekiwanego remontu, modernizacji, przebudowy budynku ratusza. Są już przygotowane no, projekty, mamy z grubsza, można powiedzieć, oszacowaną wielkość tych nakładów, które będziemy musieli ponieść. I dlatego w latach 2022-2024 zwiększamy tą pozycję w tym zadaniu o 30 milionów 100 tysięcy złotych. Następna zmiana dotyczy projektu Quido. Jest to taka platforma służąca do komunikacji osób, no powiedzmy, wykluczonych, tam zakupy komputerów dla tych osób. Jest to projekt dofinansowany zewnętrznie. Zwiększamy ten projekt w latach 2023-2025 o 300 tysięcy złotych. Dotyczy także również to projektu z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zagospodarowanie wód opadowych. Również jest kwota zwiększana o kwotę 14 milionów złotych. Ponadto dodawane są no, trzy takie nowe zadania przedsięwzięcia. Pierwsze to jest rozwój funkcji uzdrowiskowych w Sopocie. I tutaj na lata 2021-2023 jest ujmowana kwota 2 070 000 zł, z tym, że te 70 000 zł mamy już w projekcie budżetu. Natomiast te 2 miliony po milionie w latach 2022-2023 jest zwiększane to zadanie. Kolejne zadanie, które się pojawia, to jest dokapitalizowanie spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne. Jest to również związane z rozwojem w Sopocie funkcji uzdrowiskowych. I tutaj będziemy się starać poprzez rozbudowę tego szpitala właśnie te funkcje rozwijać. Na to zadanie dodajemy w latach 2022-2023 po milionie złotych. I również jest trzecie zadanie, to jest program wsparcia zdrowia psychicznego. No, tu Państwo wiecie doskonale, że w obecnej sytuacji ta sfera zdrowia wymaga dużego wsparcia, jak również takiej pomocy. I na to zadanie w latach 2022-2025 dodajemy 200 tysięcy złotych. Ponadto zostały scalone projekty w zakresie programów zdrowotnych w taki jeden program. No, pozwala to nam jakby lepsze operowanie środkami przeznaczonymi na realizację programów zdrowotnych. Nie będzie konieczności, że tak powiem, za każdym razem zwoływania sesji, aby tam pomiędzy programami jakieś kwoty przenosić. Uelastyczni to działanie w tym obszarze. To z mojej strony na razie tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I poproszę przedstawienie uchwały numer 258/P, 214/F/3/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej miasta Sopotu na lata 2021-2032 i poproszę pana wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sopotu, pana Jarosława Kępę, o przedstawienie nam tego projektu uchwały. Także Jarku, jeżeli możesz poprosić o głos, to mi bardzo ułatwi znalezienie ciebie, bo tu cała jest lista. Dziękuję bardzo. Jarku, udzielam tobie głosu i proszę o przedstawienie tego projektu uchwały. Dobrze, chciałem się upewnić. Drodzy Państwo, odczytam uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w pełnej formie, aby nie było tutaj formalnych zarzutów. Będę to oczywiście z wszystkimi odniesieniami, z wszystkimi przypisami i artykułami, po to, aby była ona w pełni odczytana, no, także aby nie było zarzutów formalnych. Tak jak to robię co roku.
Uchwała numer 258, łamane na P, 214, łamane na F, łamane na 3, łamane na 20, składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej miasta Sopotu na lata 2021-2032. Na podstawie artykułu 13 punkt 12 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 2137 oraz artykuł 230 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2009 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach: Alicja Śrubkowska, przewodnicząca, Monika Panc, członek, Anna Patyk, członek. Pozytywnie z uwagami opiniuje projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej miasta Sopotu na lata 2021-2032. Uzasadnienie. W dniu 16 listopada 2020 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynął projekt uchwały Rady Miasta Sopotu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sopotu na lata 2021-2032. Analiza treści opiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sopotu został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w artykule 226, artykule 227 i artykule 228 ustawy o finansach publicznych. Badając powyższy dokument, skład orzekający stwierdził, że wielkość zaplanowanych w 2021 roku wydatków bieżących 327 924 010 zł jest większa niż suma dochodów bieżących 317 226 607 zł o kwotę 10 697 403 zł z uwagi na to, że miasto Sopot zaplanowało w przychodach wolne środki w kwocie 31 108 864 zł. Należy stwierdzić, że w roku 2021 została zachowana relacja określona w artykule 242 ustęp 1 przywołanej wyżej ustawy o finansach publicznych w brzmieniu mającym zastosowanie do opracowania WPR, czyli wieloletniej prognozy finansowej w 2021 roku, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy. Skład orzekający zwraca uwagę, że w roku 2022 planowane wydatki bieżące przekraczają planowane dochody bieżące o kwotę 239 700 zł. W związku z tym w roku 2022 nie zostanie zachowana relacja określona w artykule 242 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych. Natomiast w kolejnych latach objętych prognozą finansową 2023-2032 wielkości zaplanowanych wydatków bieżących nie przekraczają dochodów bieżących. W związku z powyższym należy stwierdzić, że we wskazanym okresie zostanie zachowana relacja określona w artykule 242 ustęp 1 wyżej przywołanej ustawy o finansach publicznych. W wyniku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem merytorycznym skład orzekający stwierdził, że dług jednostki w roku 2021 wyniesie 102 900 002,56 zł, co stanowić będzie 26,58% planowanych na ten rok dochodów budżetu miasta. Dokonując analizy danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej, biorąc pod uwagę ciążące na mieście Sopot zobowiązania, a także planowane do wyemitowania papiery wartościowe w kwocie 33 milionów złotych, skład orzekający stwierdził, że w 2021 roku wskaźnik spłaty zobowiązań został zaplanowany w wysokości 7,14% przy dopuszczalnym limicie spłat zobowiązań na ten rok wynoszącym 22,29%. Również w latach 2022
2032 kwota spłat nie przekracza dopuszczalnych górnych wartości. Wobec powyższego skład orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. W kontekście zaplanowanych wieloletnich prognozie finansowej wolnych środków w wysokości 31 108 864 zł skład orzekający zwraca uwagę, że należy zachować szczególną ostrożność przy planowaniu tego źródła przychodów przed 31 grudnia 2020 roku. Skład orzekający, analizując objaśnienia przyjętych wielkości dochodów i wydatków, uzna je za nieuzasadniony. Poziom dochodów i wydatków budżetu objętych wieloletnią prognozą finansową w kolejnych latach kształtuje się na poziomie zbliżonym do ich poziomu w roku poprzedzającym dany rok budżetowy. Wielkości zaplanowanych rozchodów w poszczególnych latach wynikają z harmonogramu spłat dotychczas zaciągniętych zobowiązań oraz możliwości finansowych miasta w latach 2001-2032. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Alicja Śrubkowska, przewodnicząca składu orzekającego. I tutaj jeszcze są dokumenty podpisane elektroniczne, przypis, no ale już tego nie będę po prostu chyba czytał, bo to jest dokument. Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i Rozwoju opiniuje jednogłośnie pozytywnie ten projekt uchwały, druk 349 z autopoprawką. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie widzę, myślę, że tutaj na Komisji Rozwoju była bardzo ciekawa dyskusja i myślę, że tutaj radni też rozmawiali w innych komisjach. Proszę bardzo, jest głos w dyskusji pani Aleksandra Gosk. Proszę bardzo. Ale mamy problem. Ale coś się dzieje. Już może będzie dobrze. Czekamy. Jest dobrze, słyszymy. Dziękuję bardzo. Pan skarbnik, pan Mirosław Goślicki, proszę bardzo. Panie Aleksandry Gosk, jeśli było jakieś pytanie, to proszę o powtórzenie. Nie wiem, jakie była wypowiedź. Nie słyszałem w ogóle wypowiedzi. Będzie pewnie. Tak. Jesteśmy, widzimy się i pewnie słyszymy. Proszę bardzo, panie skarbniku. Halo. Chciałem tylko powiedzieć, że nie słyszałem wypowiedzi pani Aleksandry. Jeśli było jakieś pytanie, to prosiłbym, żeby pan przewodniczący powtórzył. Nie było pytania, była pani Aleksandra Gosk z racji swoich funkcji już nawet spoza naszej rady. No, wyrażała zadowolenie, że ten projekt przedstawiał prognozę finansową też bardzo mocno podkreślając walory uzdrowiskowe naszego miasta. Być może dzięki temu, a może na pewno uda się jeszcze bardziej
nasze miasto skierować na taką funkcję jak uzdrowisko, no, za co oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby Sopot był jeszcze bardziej, jeszcze lepiej spełniał funkcje uzdrowiskowe. Pani Ania Łukasiak była przez chwilę. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w materii druku 349? Jeżeli nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Czekaj, sprawdźmy jeszcze pana Jacka, prezydenta, czy działa. Ja poproszę może pana prezydenta Jacka Karnowskiego, bo mieliśmy problem z połączeniem. Panie prezydencie, jeżeli mogę prosić pana o poproszenie o głos, żeby sprawdzić jakość połączenia. Panie prezydencie, udzielam głosu. Dzień dobry. Słychać bardzo dobrze. Panie prezydencie, wszystko widać i słychać, więc chyba jest bardzo dobrze. Ja jeśli chodzi o maki, to kojarzę, że to są taki rodzaj żaglówek. Nie mam maka z żaglówki. Natomiast na razie jest wszystko ok, jest wszystko dobrze. Poproszę w takim razie pana Zbyszka Duzinkiewicza. Proszę Państwa, jak Państwo widzą, musimy chwilę poczekać. Może to jest kwestia pogody. Jest za dużo wilgoci w powietrzu. Czekamy na pana Zbyszka. Jeszcze czekamy, jeszcze dajemy szansę. Było dobrze. Zbyszku, na razie muszę zakończyć kontakt z tobą. Proszę próbować ewentualnie jeszcze raz. Poprosimy pana Marcina Stefańskiego. Proszę bardzo, Marcinie. Jesteśmy na wizji, jesteśmy na fonii. Panie Marcinie, tak, słychać bardzo dobrze. To jeszcze raz, ani pana prezydenta nie widziałem, ani nie słyszałem, ani pani Oli nie widziałem, ani nie słyszałem. I widzę, że na forum wszyscy o tym piszą, łącznie z panem Bartoszem Łapiskiem, ze Zbyszkiem. Myśmy tutaj widzieli. Dziękuję, był kontakt. Ja pana przewodniczącego bardzo dobrze słyszę, bardzo dobrze widzę i tutaj wszyscy widzimy, ale jeśli ktoś się wypowiada, to tylko poza panem Skarbnikiem. Nic nie widzieliśmy, nic nie słyszeliśmy. Dziękuję i może naprawcie sobie to. Okej, dziękuję bardzo. Pan Jacek Karnowski jeszcze raz. Słychać? Nie. Słychać. Ale Marcina Stefańskiego nie słyszałem i nie widziałem, powiem uczciwie, a dosyć człowiek duży. Duży, zdecydowanie. Poproszę Anię Łukasiak. Nie mamy kontaktu. Aniu, nie mam kontaktu. Pan Jarosław Kępa. Nie ma również kontaktu. Pan Grzegorz Wędykowski, proszę bardzo.
Również nie mamy kontaktu. I pani prezydent, pani Magda Czarzyńska-Jachim, proszę bardzo. Poczekajmy. Nie mamy kontaktu. I pan prezydent Skwieracki, proszę bardzo, panie prezydencie. Również nie mamy kontaktu. Szanowni Państwo, nie pozostaje nic innego, jak musimy zrobić chwilę przerwy. I czy ktoś w tej materii chciałby zabrać głos? Przypominam, że rozpoczynamy drugą część sesji po pewnych przygodach, no ale co nas nie zabije, to nas wzmocni. Mam nadzieję, że teraz już wszystko pójdzie gładko i przyjemnie. Czy ktoś chciałby jeszcze w tej materii zabrać głos? Bardzo proszę, to jest czas na dyskusję. Jeżeli nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Czyli mamy potwierdzić swoją gotowość do głosowania przez kliknięcie ikonkę kworum. Czy wszyscy się już potwierdzili gotowość do głosowania? Pani Gosk, pan Jerzy Hal, pani Łukasiak, prosimy. Pani Grażyna Czajkowska, te osoby jeszcze nie potwierdziły chęci do głosowania, może nie chęci, tylko swojej gotowości. Jeszcze chwilę poczekajmy. Jeszcze pani Grażyna i pani Ania Łukasiak. Bardzo prosimy panią Grażynę Czajkowską i panią Anię Łukasiak o potwierdzenie gotowości do głosowania przez kliknięcie. Pani Aniu, Ania Łukasiak, prosimy o kliknięcie kworum, żeby zagłosować nad projektem uchwały druk 349. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o kliknięcie odpowiedniego przycisku. Głosujemy. Panie Bartoszu. I państwo widzicie pewnie na swoich ekranach, ja też widzę 15 osób, 15 radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały. 4 radnych wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo. I szanowni państwo, przechodzimy do następnego punktu, punktu 2b, uchwalenie budżetu miasta Sopotu na 2021 rok. Jest to druk, przypominam, numer 350 i ponownie referuje skarbnik miasta Sopotu, pan Mirosław Goślicki. Proszę bardzo. I proszę bardzo, panie skarbniku, oddajemy głos. Szanowni państwo, Wysoka Rado, jeżeli mogę, to nie będę już mówił o tych wielkościach, o których mówiłem na komisjach Rady Miasta w trakcie prac nad projektem budżetu. Jeżeli mogą państwo otworzyć sobie tą prezentację, jest ona załącznikiem do projektu uchwały, ja zaprezentuję projekt budżetu właśnie w tym układzie. Budżet miasta Sopotu. Budżet miasta Sopotu na 2001 rok był konstruowany w okresie panowania takiej dużej niepewności co do sytuacji, jaka się rozwinie w kraju, związanej z epidemią, która przekłada się, jak państwo doskonale wiecie, na sytuację gospodarczą w Polsce.
na sytuację przedsiębiorców, sytuację pracowników. To wszystko znajdzie, czym będzie miało odbicie w sytuacji finansowej naszych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Niemniej jednak ten budżet, który Państwu przedstawiamy, jest budżetem, no, według mnie optymistycznym jak na te czasy. Jest budżetem dobrym, takim stabilnym, zapewniającym realizację zarówno tych zadań, które są na jednostkę samorządu, na miasto nałożone ustawami, jak i tych, które chcemy sami realizować, które sami mamy plany zrealizować w przyszłym roku. On jest również kontynuacją realizacji strategii miasta Sopotu, zadań, które tych celów, które tam zostały wyznaczone, czyli zdrowi i sprawni Sopocianie, Sopot takim magnesem dla ludzi młodych, zielony i obywatelski Sopot, Sopot miasto atrakcji i Sopot dobrze skomunikowany. Jeżeli chodzi już teraz o kwoty, które są zapisane w budżecie przyszłorocznym, w projekcie budżetu przyszłorocznego, czyli pod tymi kwotami kryje się to wszystko, co zamierzamy zrealizować dla rzecz mieszkańców w przyszłym roku. Dochody miasta Sopotu na przyszły rok to wielkość 387 milionów złotych. Tu trzeba zaznaczyć, że wśród tych dochodów jest pozycja dotycząca dochodów z tytułu PIT-u, jak i dochodów z tytułu subwencji oświatowej. Te dwie wielkości zostały przyjęte do budżetu na podstawie zawiadomień z Ministerstwa Finansów. Niemniej jednak, obserwując to, co dzieje się z wpływami z tych tytułów w tym roku, widzimy, że to jest zbyt optymistyczne to podejście i uważamy, że te dochody z tych dwóch tytułów w przyszłym roku będą mniejsze. Niemniej jednak przyjęliśmy je zgodnie z tymi zawiadomieniami, bo musimy. Jeżeli chodzi o stronę wydatkową, na przyszły rok to jest 438 milionów złotych. Jest to kwota porównywalna z wydatkami planowanymi w tym roku. I tutaj w tych wydatkach znajduje się prawie 50 milionów wydatków inwestycyjnych, które przesuwamy do realizacji z tego roku. Z przyczyn, no, dwóch przede wszystkim, to spowolnienie gospodarcze odbiło się na naszych dochodach, bo to pierwsze. Druga sytuacja pandemiczna spowodowała, że realizacja tych wydatków inwestycyjnych w tym roku była spowolniona. Aby pokryć te 438 milionów złotych, brakuje nam 51 milionów i to zamierzamy pokryć przychodami pochodzącymi z obligacji. Jest to wielkość 33 milionów złotych oraz z wolnymi środkami, które planujemy, że zostaną z tego roku. Jest to 17,7 miliona złotych. Wolne środki, które będą z tego roku, są większe, bo wynoszą prawie 31 milionów złotych, z tym, że trzeba pamiętać, że z tych wolnych środków 14 prawie milionów złotych jest przeznaczane na spłatę rat kredytów, które mamy już zaciągnięte. Jakie są przyczyny tej dziury, tego deficytu? No to są dwie takie przyczyny. To przede wszystkim zmiany ustawowe w podatkach dochodowych, które odbijają się na dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Te zmiany zostały wprowadzone w ubiegłym roku i ich skutki widzimy już w całości w tym roku, no i będą kontynuowane na pewno w przyszłym. I z tego powodu, chociażby z mniejszych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, z PIT-u, w ten rok będzie o 6 milionów na tej pozycji mniejszy. Zmiany również wprowadzono w tym roku, które będą skutkowały zmniejszonymi dochodami w przyszłym. To zwiększenie pułapu, do którego będzie można płacić podatek zryczałtowany. No i to odbije się, jak tu były korporacje samorządowe, wyliczają 1,5 miliarda złotych dla jednostek samorządu, będzie mniej z tego tytułu. Jeżeli chodzi o strukturę dochodów budżetowych na przyszły rok,
to przedstawia się ona następująco. 29%, ponad 29% to są dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i od osób prawnych. Jak już mówiłem, ta wielkość 105,6 miliona została przyjęta na podstawie tego zawiadomienia. Natomiast planowane czy prognozowane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały przyjęte na poziomie tego roku. Kolejna pozycja to są środki zewnętrzne. Tutaj ich wielkość na przyszły rok to jest 34,3 miliona złotych. W tym są spodziewane środki na tak zwane projekty miękkie. Jest to 1 900 000 złotych. Pozostała kwota to jest spodziewane dofinansowanie do zadań inwestycyjnych. Kolejna pozycja to są subwencje, to jest łącznie 46 milionów złotych, w tym oświatowa subwencja to jest 42,1 miliona złotych. Pozostała kwota to jest część równoważąca subwencji ogólnej. Kolejna pozycja, dochody ze sprzedaży terenów inwestycyjnych, jakie miasto posiada, jak również spodziewane wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań na raty w latach poprzednich. Łącznie jest to 32,1 miliona złotych. Kolejna pozycja to są podatki i opłaty, a także darowizn, ze spadków i darowizn, z najmu i dzierżaw. Łącznie jest to prawie 86 milionów złotych i w strukturze dochodów zajmą 22%. I ostatnia pozycja są to tak zwane pieniądze znaczone, czyli dotacje celowe przekazywane nam przez budżet województwa. Są to wszelkiego rodzaju środki na pomoc społeczną, na świadczenia, na zasiłki. Na ten przyszły rok jest oto wielkość 43,5 miliona złotych, z tym, że tu trzeba podkreślić, że ta wielkość będzie na pewno w trakcie roku zwiększana. Tak to odbywało się w latach poprzednich, że dotacje są co kwartał praktycznie zwiększane zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków i ten na koniec roku ta pozycja będzie większa. Struktura wydatków w ujęciu takim działów klasyfikacji budżetowej, no to tradycyjnie tutaj pierwsze miejsce zajmują wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty i wychowania w mieście, jest to 26% wydatków budżetowych. Kolejna pozycja to jest obszar gospodarki komunalnej, 22%, czyli sfera związana z gospodarką odpadami, z gospodarką wodno-ściekową, tutaj obszar inwestycji z tym związanych. Kolejna pozycja to są wydatki związane ze zdrowiem i z pomocą społeczną, czyli cały obszar dotyczący projektów, programów zdrowotnych i pomocy społecznej, które obsługiwane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. I kolejna pozycja dotyczy gospodarki mieszkaniowej, czyli cała sfera związana z utrzymaniem i rozwojem substancji mieszkaniowej, czyli z lokalami, z budową nowych budynków komunalnych przeznaczonych dla Sopocian, dla młodych Sopocian, bo tutaj chodzi nam o to, aby jak największą liczbę tych Sopocian zatrzymać w mieście, a także przyciągnąć do Sopotu. Kolejna pozycja to są wydatki związane z transportem, z tym działem transport, czyli obszar dotyczący utrzymania i rozwoju sieci dróg z naprawami, z remontami, jak również z nowymi inwestycjami, z przebudowami na sieciach drogowych. I dwie ostatnie pozycje to jest kultura 7% i sport i turystyka. Tutaj w tym obszarze pierwszy raz w przyszłym roku pojawią się zarówno dochody, jak i wydatki związane z obiektem mola i przystani jachtowej, które od listopada tego roku pod swój gospodarowanie przejął Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jak Państwu mówiłem, największą pozycją w wydatkach przyszłorocznych to są wydatki związane z sopocką oświatą. Zajmą one ponad 90 milionów złotych. Z tym, że jak już mówiłem, ta subwencja oświatowa jest na poziomie 42,1 miliona, czyli to jest tam 46,4%.
Natomiast całą resztę wydatków asygnujemy z budżetu miasta i ta subwencja rządowa pokrywa 82% kwoty wynagrodzeń pracowników oświaty, czyli jak Państwo widzą, no jeszcze 18% należy wyłożyć i dołożyć do tego, aby ta sopocka oświata była na tak dobrym poziomie z budżetu miasta. Dopłacamy również do funkcjonowania żłobków, czyli jest to pomoc dla młodych małżeństw mających dzieci. 350 zł dopłacamy do żłobków niepublicznych oraz 200 zł do każdego dziecka w klubie dziecięcym. Na funkcjonowanie w przyszłym roku w ten obszar zaplanowano prawie 1 milion złotych. No, trzeba wspomnieć tutaj o nowej i trwającej inwestycji, którą zamierzamy zakończyć w przyszłym roku, czyli o budowie nowego żłobka dla ponad 60 maluchów z Sopotu. Kolejny obszar, w którym będzie finansowany, czyli pomoc społeczna, czyli Solidarny Sopot, to kwota 27,4 miliona złotych. Jest to wsparcie dla rodzin, dla seniorów, dla osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych oraz innych mieszkańców Sopotu, którzy potrzebują jakiejkolwiek pomocy. Pomagamy również poprzez finansowanie posiłków w szkole, w domu, utrzymujemy ogniska wychowawcze, finansujemy pomoc dla osób, które potrzebują posiłku, a będących w trudnej sytuacji życiowej. Również świadczone są, wypłacane są zasiłki celowe na ogrzewanie mieszkania, na zakup ogrzewania, na leki, na odzież. Funkcjonuje również autobus SOS dla osób bezdomnych. To również wszystko w przyszłym roku będzie kontynuowane. Pomagamy także osobom z niepełnosprawnościami poprzez utrzymywanie takiego transportu dla osób, które mają jakieś ograniczenia komunikacyjne, mogą tutaj skorzystać z takiej pomocy ze strony miasta. Na programy zdrowotne w przyszłym roku łącznie jest zaplanowanych ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych. No to są programy, no, całe spektrum tutaj, no, w części opisowej uzasadnienia macie Państwo wymienione, jakie projekty mają być realizowane i kontynuowane. Obszar gospodarki komunalnej, a także to, co zamierzamy robić w obszarze ochrony powietrza, czyli dofinansowanie zmiany systemów ogrzewania, 500 tysięcy złotych, to tutaj środki będące w dyspozycji wydziału lokalowego oraz 1 300 tysięcy złotych w formie dotacji na działania proekologiczne, które w swoim budżecie ma zapisane Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska. Ponadto na nowe nasadzenia drzew i na łąki kwietne, to jest zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Na przyszły rok zaplanowano 750 tysięcy złotych. Na utrzymanie i rozbudowę placów zabaw również jest pokaźna kwota, jest to 1 100 000 złotych. Obszar bezpieczeństwa to pomoc dla sopockiej policji w postaci dofinansowania zakupu radiowozu, a także przez nasz budżet przechodzą środki związane z utrzymaniem Powiatowej Komendy Straży Pożarnej, natomiast my ze swojego budżetu zamierzamy dofinansować kwotą 500 tysięcy złotych zakup 2 samochodów gaśniczych dla Straży Pożarnej. Nasza Straż Miejska również zamierza zakupić nowy radiowóz. Na ten cel przeznaczono w przyszłorocznym budżecie 125 tysięcy złotych. Obszar kultury. No Państwo wiedzą, że można powiedzieć, że Sopot kulturą stoi. Na przyszły rok jest to pula prawie 5 milionów złotych. Przeznaczamy tutaj największe środki w przeliczeniu na mieszkańca w skali kraju. Prowadzimy 6 instytucji kultury,
biblioteka, galeria sztuki, muzeum, opera leśna, art inkubator, filharmonia kameralna Sopot. Tutaj na te cele są również środki, które będą przeznaczane na utrzymanie i funkcjonowanie tych podmiotów i placówek. W ramach budżetu obywatelskiego na te zadania, zarówno te, które zostały wyłonione w tym roku do realizacji w przyszłym, jak również te, które będą kontynuowane z lat poprzednich, łącznie jest to kwota prawie ponad 9 milionów złotych. Na ten cel jest przeznaczona, szereg zadań jest tutaj wybranych i będą realizowane. Obszar inwestycji to 110 milionów złotych. No, jak już Państwo wspominałem na wstępie, część z tych inwestycji to są zadania realizowane, które przeszły z tego roku. Na przyszły rok poziom naszych wydatków inwestycyjnych będzie około 20-20 kilku procent, także utrzymujemy no, od wielu lat taki poziom, aby rozwijać miasto i utrzymywać go na odpowiednim poziomie. Jeżeli chodzi o takie większe inwestycje, które znajdują się w projekcie przyszłorocznego budżetu, inwestycje, które mają już dofinansowanie zewnętrzne, to tutaj należy wymienić kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Armii Krajowej, Art Inkubator, Pętla Żuławska, czyli rozwój turystyki wodnej, przebudowa skrzyżowania Aleja Niepodległości z ulicą Malczewskiego, modernizacja oświetlenia ulicznego. To są te zadania, które na pewno mają już dofinansowanie. Również zadania, które będziemy robić już jakby z własnych środków, to jest przebudowa ulicy Smolnej, Kolejowej, Karlikowskiej. Tutaj będziemy się starać o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. No, już zamierzamy rozpocząć przebudowę i modernizację budynku Urzędu Miasta. Duża inwestycja dotycząca przebudowy ulic Parkowej, Kordeckiego, Kilińskiego i Wojska Polskiego, również z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości ponad 4 600 000 zł. I na zakończenie jeszcze kilka informacji dotyczących naszego poziomu zadłużenia. Na ostatnim slajdzie widzicie Państwo, że to zadłużenie na koniec tego roku wyniesie 83,5 miliona złotych. Natomiast przy założeniu, że będziemy w całości musieli zaciągnąć jakiś kredyt, będzie wyemitować obligacje dotyczące pokrycia deficytu przyszłorocznego i spłacimy przyszłoroczne raty, to ten poziom zadłużenia nam wzrośnie do 102 milionów złotych, co w odniesieniu do planowanych, prognozowanych dochodów miasta będzie stanowiło 26%. Dziękuję bardzo. Z mojej strony na razie tyle. Dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękujemy bardzo. I Szanowni Państwo, poproszę teraz o przedstawienie uchwały numer 250/P, 214/P, 3/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Sopotu na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego. I poproszę o przedstawienie tego projektu wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sopotu pana Jarosława Kępę. Jarku, jeżeli możesz, to poproszę cię, żebyś się zgłosił do głosu, będzie mi łatwiej. Bardzo proszę, pan Jarosław Kępa. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, tak jak poprzednio z wszelkimi szczegółami przedstawię uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała numer 259/P/214/P/3/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Sopotu na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
Na podstawie artykułu 13 punkt 3 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 2137 oraz artykułu 238 ustęp 1 punkt 2 artykułu 246 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity Dziennik Ustaw 2019 rok, pozycja 869 z późniejszymi zmianami. Skład orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach: Alicja Śrubkowska, przewodnicząca, Monika Panc, członek, Anna Patyk, członek. Pozytywnie z uwagą opiniuje projekt uchwały budżetowej miasta Sopotu na 2021 rok oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetu. Uzasadnienie. W dniu 16 listopada 2020 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło zarządzenie numer 796/2020 prezydenta miasta Sopotu z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Sopotu na rok 2021 wraz z objaśnieniami. Badając projekt uchwały budżetowej miasta Sopotu na 2021 rok, skład orzekający stwierdził, że został on opracowany zgodnie z wymogami określonymi m.in. w artykułach 212, 213, 214, 222 ust. 1, artykułu 235, artykułu 236, artykułu 242 ust. 1, artykułu 258 ust. 1 oraz artykułu 264 ustawy o finansach publicznych. Przedłożony projekt określa budżet wynoszący po stronie dochodów 387 072 840 zł, w tym dochody bieżące 317 226 607 zł oraz dochody majątkowe 69 846 233 zł. Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 438 milionów 15 040 zł, w tym wydatki bieżące 327 924 010 zł oraz wydatki majątkowe 110 091 tysięcy 30 zł. Zaplanowany na 2021 rok deficyt budżetu w wysokości 50 942 200 zł przewiduje się pokryć przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 33 milionów oraz wolnymi środkami w kwocie 17 942 200 zł. Ze względu na to, że zgodnie z artykułem 217 ust. 2 punkt 1 i 6 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty m.in. przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, skład orzekający stwierdził, że planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem. Przychody zaplanowano w łącznej wysokości 65 108 864 zł, w tym przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 33 milionów oraz wolne środki w wysokości 32 108 864 zł. Rozchody zaplanowano w łącznej wysokości 14 166 664 zł, w tym na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 13 666 664 zł oraz udzielone pożyczki w wysokości 500 000 zł. W kontekście zaplanowanych w projekcie budżetu przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 32 108 864 zł skład orzekający zwraca uwagę, że ustalona na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej kwota wolnych środków jest kwotą przewidywaną. Mając na względzie powyższe, skład orzekający podkreśla, że nie kwestionuje zaplanowania wolnych środków w przychodach budżetu, jednakże zwraca uwagę, aby zachować szczególną ostrożność przy planowaniu tego źródła przychodów przed 31 grudnia 2020 roku. Analizując w pozostałym zakresie projekt uchwały budżetowej na rok 2021, skład orzekający stwierdził, że
wielkości zaplanowanych wydatków bieżących 327 milionów 924 tysiące 10 zł przekraczają dochody bieżące 317 milionów 226 tysięcy 607 zł o kwotę 10 milionów 697 tysięcy 403 zł. Z uwagi na to, że miasto Sopot zaplanowało w przychodach budżetu wolne środki w wysokości 31 milionów 108 834 zł, należy stwierdzić, że w roku 2021 została zachowana relacja określona w artykule 242 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy o finansach publicznych w brzmieniu mającym zastosowanie do opracowania budżetu w 2021 roku. Zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy. Przedłożony projekt budżetu został opracowany m.in. w oparciu o założenia makroekonomiczne zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Finansów założeniami do projektu budżetu miasta, budżetu państwa, przepraszam, na 2021 rok, w tym w szczególności średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,8%, realnej dynamiki produktu krajowego brutto na poziomie 4%, realnej dynamiki przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na poziomie 3,4%. Projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje możliwe do uzyskania dochody własne miasta z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki na realizację obligatoryjnych zadań własnych, jak też zadań zleconych. W uzasadnieniu do projektu budżetu podano także źródła dochodów możliwe do uzyskania oraz przedstawiono zadania przewidziane do realizacji w 2021 roku. Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania, skład orzekający stwierdził, że projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami zawartymi w ustawie o finansach publicznych, a materiały jemu towarzyszące pozwalają ocenić zamierzenia prezydenta w zakresie realizacji zadań miasta. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Alicja Śrubkowska, przewodnicząca składu orzekającego. No i dalej, to jest wszystko. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo panu wiceprzewodniczącemu i opinię komisji. Komisja Strategii i Rozwoju opiniowała pozytywnie, 5 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Komisja Rozwoju i Urbanistyki, pozytywna opinia głosowania było jednogłośnie za. Komisja Edukacji, również pozytywna opinia, jednogłośnie za. Komisja Turystyki i Uzdrowiska, opinia jest pozytywna, 5 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Komisja Gospodarki Komunalnej, opinia jest pozytywna, 3 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Komisja Zdrowia i Rozwoju Społecznego, opinia jest również pozytywna, 4 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami, opinia jest pozytywna, 4 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Komisja Sportu i Młodzieży, opinia jest jednogłośnie za. Komisja Kultury, również opinia jest jednogłośnie pozytywna. Kto z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Zapraszam. Piotr Kurdziel, proszę bardzo. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni mieszkańcy. W naszym miejskim budżecie widać wyraźnie efekt słusznej wieloletniej strategii potencjału Sopotu, potencjału reprezentowanego przez jego mieszkańców, przedsiębiorców, administrację i potencjału i tej aktualnie opracowywanej nowej strategii. Mamy ogromną rzeszę przedsiębiorców, większych, mniejszych, rekordową ilość samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą. Wszyscy oni to właśnie ta sól naszej gminy, dzięki którym
powstaje ten budżet, ten skonstruowany właśnie nowy budżet na 2021 rok i tym sposobem zmienia się Sopot. W tym miejscu należy docenić wszystkich, którzy składają się na ten budżet i go realizują. Podziękować wszystkim, którzy i życzyć im spokojnych, zdrowych świąt i nowego roku, przetrwania epidemii w jak najlepszej kondycji. Ta epidemia pokazała, czy pandemia pokazała właśnie, jak ważna jest dywersyfikacja dochodów, dywersyfikacja funkcji miasta i jego planów. Jak ważne jest posiadanie rezerwy, zabezpieczenia właśnie na takie sytuacje kryzysowe. Niemniej budżet ten realizowany i ten, który w tej chwili będziemy uchwalali na 2021 rok, realizuje nasze cele strategiczne. Równolegle zapewniamy funkcjonowanie wszystkich i to na bardzo wysokim poziomie, sportu również. Równolegle realizujemy infrastrukturę drogową miasta. Stwarzamy warunki dla rozwoju funkcji pożądanych, sanatoryjnych, leczniczych, kulturalnych. Ważne jest, żeby pamiętać o ewaluacji dotychczasowych programów i na tej podstawie budować kolejne projekty, strategie. Może tych zmian osobiście tak nie zauważamy, ale wystarczy mieć kontakt z osobami, którzy z zewnątrz, czy z naszymi partnerami, czy z miast zaprzyjaźnionych, Frankenthalu, którzy 30 lat temu darowali nam karetki, używamy karetki, wozy strażackie, a teraz przyjeżdżają do Sopotu po inspiracje dla swoich działań. To jest coś, czego my może na bieżąco nie zauważamy. Te 30 lat pokazuje, jak bardzo żeśmy się zmienili. I tu, żeby nie przedłużać, życzmy sobie zrealizowania w 100% tak optymistycznego, w dobrym słowa tego znaczeniu, tak zaprojektowanego budżetu na przyszły rok. No i stawiamy sobie bardzo wysoko poprzeczkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Bartosz Łapiński, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Państwo Prezydenci, drodzy mieszkańcy Sopotu, w nawiązaniu do tych głosów, które się pojawiły odnośnie naszego budżetu, no kilka takich refleksji, ponieważ budżet miasta warto analizować w takiej szerszej perspektywie czasu. I teraz, kiedy spojrzeliśmy na ten projekt zaprezentowany przez pana skarbnika na prezentację tych podstawowych, głównych wskaźników, więc jeżeli spojrzymy na przykład na dochody własne w takiej kilkuletniej perspektywie, porównując powiedzmy rok ten 2015, tak, czyli około 5 lat temu, to mamy wzrost w tym roku do poziomu 262 milionów. W tym dochody z PIT-u wzrastają z pułapu 73 do 105 milionów złotych, czyli ten wzrost porównywalny do tego roku 2015 wynosi aż 33 miliony. Jeżeli chodzi o dochody z CIT-u, one wzrastają dwukrotnie, tak, w relacji do tych kilku lat, do poziomu 9 milionów złotych. Subwencja oświatowa, o której tak dużo się mówi, również wzrasta 8 milionów do poziomu 42 milionów w tym roku z poziomu 34 milionów sprzed kilku lat. I teraz dzieje się to wszystko w roku, tak jak wspomnieliśmy, bardzo trudnym, bardzo niepewnym, takim, co do którego wszyscy mieli wątpliwości, jak on się właściwie zakończy, z jakimi wskaźnikami będziemy mogli wejść w ten nowy rok, w tej niepewnej sytuacji. Te założenia, które zostały dokonane na podstawie także tych wskaźników krajowych, zakładają pewien, powiedziałbym, ostrożny optymizm w tym zakresie, co jest dobrą wiadomością dla mieszkańców Sopotu, dla mieszkańców naszego miasta, ponieważ nie tylko wzrastają dochody naszej gminy jako całości, jako naszej wspólnoty mieszkańców, ale także poprzez te reformy podatkowe, o których wspomniał pan skarbnik, czyli obniżenie stawki podatkowej PIT, czy zerowy PIT dla osób poniżej 26 roku życia, czy podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia, więcej pieniędzy również zostaje w kieszeniach mieszkańców Sopotu. Czyli z jednej strony wzrasta ta pula, którą mamy do dyspozycji jako samorząd, a z drugiej strony podnosi się stopa życiowa w trudnym czasie pandemii poszczególnych
mieszkańców Sopotu. Oczywiście cały czas jesteśmy w czasie turbulencji, szczególnie dotyka tych, to te branże i tych przedsiębiorców, którzy są dotknięte ograniczeniami. Te tarcze, które były, te osłony z poziomu państwowego, szczególnie w tym pierwszym okresie, pomogły. Na pewno będą potrzebne kolejne działania w roku przyszłym. Jeżeli chodzi o inwestycje, które mamy zaplanowane, bo ten poziom inwestycji, który jest zaplanowany na ten przyszły rok, rzeczywiście wysoki, na poziomie 25%. Właściwie każdą z tych inwestycji, którą mamy zaplanowane w budżecie, te duże inwestycje gorąco popieramy na czele z rozwojem budownictwa komunalnego. No to jest też ten czas, z tego na pewno nie można rezygnować. Trzeba korygować błędy w polityce, które doprowadziły do tak dużego wyludnienia miasta. Ten krok jest jak najbardziej prawidłowy, plus działania inwestycyjne, modernizacja oświetlenia, modernizacja ulic, a może też powiem coś, co nie zawsze pada z ust polityków opozycyjnych w różnego rodzaju samorządach. Jesteśmy gorącymi zwolennikami modernizacji budynku Urzędu Miasta. Naszym zdaniem jest to długo odkładana inwestycja, która jest potrzebna po to, żeby podnieść komfort obsługi mieszkańców, a także podnieść komfort pracy urzędników. To jest też ta inwestycja, której należy bronić. Cieszymy się, że została utrzymana w tym roku, pomimo niepewnej sytuacji. Czego nam brakuje? Brakuje nam refleksji na temat oszczędności. Oszczędności, które wielokrotnie zapowiadał prezydent miasta Sopotu, które w żaden sposób nie są precyzyjnie przedstawione mieszkańcom i nie są, i prezydent właściwie pomimo sprawozdania, które są składane podczas omawiania poszczególnych zmian w budżecie, do tej pory nie przedstawił takiego klarownego podsumowania okresu pandemii, tego, co de facto zamrażał. Takim wyjaśnieniem nie może być skwitowanie stwierdzenia, że po prostu nie rozstrzygaliśmy przetargów w 2020 roku, wszystkie zostały przesunięte na kolejny rok. Jest szereg wydatków bieżących, marketingowych, które nie zostały zrealizowane, szereg imprez, które nie doszły do skutku w zeszłym roku. W związku z tym pytałem, gdzie są wolne środki z tego tytułu i w jaki sposób zostały zagospodarowane w tym 2021 roku, bo w projekcie budżetu kompletnie tego nie widać. Widać natomiast, że po swojej stronie, jeżeli chodzi o samorząd, pomimo tych dużych wpływów, które cały czas wpływają dzięki mieszkańcom, dzięki tutaj sopockim przedsiębiorcom do miasta, nie ma tej takiej refleksji, czy nie należałoby na przykład skorygować takich inwestycji jak Art Inkubator. Czy to jest dobry czas na to, żeby właściwie to przedsięwzięcie w tej dość rozmuchanej wersji cały czas kontynuować. Kompletnie nie ma tego typu przemyśleń po stronie prezydenta i tak jak mówię, nie widać żadnych oszczędności, takiego swoistego zaciśnięcia pasa w tym trudnym czasie, żeby można było pokazać mieszkańcom Sopotu, wyciągnęliśmy wnioski w tym niepewnym okresie, po naszej stronie podejmujemy określone działania, które chcemy tutaj Państwu przedstawić. Nic takiego nie ma. Więc to są jak gdyby te słabości tego dokumentu, aczkolwiek cały obraz ratuje zachowanie dużych wpływów, które pozwolą kontynuować ambitne zamierzenia inwestycyjne na 2021 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że ja zawsze uważałem, że to, że mieszkamy w Sopocie, to jest pewien przywilej i powinniśmy się z tego bardzo cieszyć. Natomiast myślę, że mniejsze gminy, nie mówię o dużych gminach, na pewno jeśli chodzi o rozwiązania centralne, czyli na szczeblu rządowym, na pewno nie są tak szczęśliwe i ich budżety na pewno są dużo, dużo skromniejsze. I na pewno ten budżet ich nie jest bardzo okrojony, przynajmniej jeśli chodzi o inwestycje, i zagrożony wręcz. Ale poproszę, może kolejność jest następująca. Pani Ania Łukasiak chyba się najdłużej zgłaszała. Proszę bardzo, Aniu, udzielam Tobie głosu.
Nie widzę, nie mamy kontaktu z panią Anią. Ani, próbuję jeszcze raz. Na razie oddam głos panu skarbnikowi, panie Mirosławie Gośnicki. Proszę bardzo, głos dla pana. Ja może na razie oddam głos następnym zgłoszonym do dyskusji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Grażyna Czajkowska, proszę bardzo. Szanowni Państwo Radni, Panie Prezydencie, analizując budżet, projekt budżetu miasta na 2021 rok, chciałabym odnieść się do kilku kwestii. Jak wiadomo, budżet powinien realizować cele strategiczne. I szczególnie w kontekście miasta jest to istotne i wielokrotnie zwracałam na to uwagę przy poprzednich dyskusjach na temat czy projektów budżetu, czy sprawozdania z wykonania budżetu miasta, więc z zadowoleniem przeczytałam tu pierwszą stronę wstępu do obecnego projektu budżetu, który rzeczywiście odnosi się do tych kolejnych z celów strategicznych wypunktowanych w obecnie jeszcze obowiązującej strategii miasta. I zwróciłam uwagę też na programy profilaktyczne, na które poprzednio, do których poprzednio w różnych dyskusjach się odnosiłam, zwracając uwagę, że należy większą kwotą wesprzeć mieszkańców tych trudnych, w ogóle w trudnym temacie opieki zdrowotnej. Jak wiadomo, jest ona niedofinansowana, więc takie wsparcie ze strony budżetu gminy jest zawsze potrzebne i konieczne. A w Sopocie, gdzie mamy gros seniorów, jest to wręcz pożądane. Dlatego z zadowoleniem widzę tutaj wzrost wydatków na programy profilaktyczne i dość znaczący w ostatnich latach. Tak jak mówiliśmy też tu na posiedzeniach komisji, brakuje programów związanych z opieką nad matką i dzieckiem, ale to taka dygresja i myślę, że Komisja Zdrowia już nad tym się pochyla, bo głosy wielokrotnie padały, szczególnie od młodszych radnych w naszej Radzie Miasta. Wracając do budżetu, jeśli chodzi o prognozowane dochody, tak jak tu Państwo, Pan Skarbnik czy Pan Prezydent mówili, że są one oparte o dane Ministerstwa Finansów, o wskaźniki, które Ministerstwo publikuje, więc wydają się być one optymistyczne. I patrząc z perspektywy mnie jako przedsiębiorcy, no chyba będą trudne do zrealizowania, ale w dzisiejszych czasach planowanie też jest utrudnione i nawet niemożliwe na pół roku do przodu, więc to wszystko życie pokaże. Jeśli chodzi jeszcze o dochody, to uważam, że kolejnej strategii, którą przygotowujemy i też w zestawieniu dochodów, pozycja dochodów ze sprzedaży majątku, sprzedaży majątku nieruchomości z gminnego zasobu miejskiej miasta Sopotu, to uważam, że ta pozycja powinna być w przyszłości marginalizowana i że z trwogą też usłyszałam na Komisji Finansów, że perspektywicznie mamy jeszcze takie nieruchomości, grunty, które w przyszłości możemy sprzedać. I tu była mowa o ogrodach działkowych na Łokietka i na ulicy Bitwy pod Płowcami jako terenach, z których możemy otrzymać jeszcze dochody. Uważam, że w epoce kryzysu klimatycznego pozbywanie się terenów zielonych w takim ujęciu globalnej solidarności powinno być w ogóle wyjęte spod myślenia i wręcz zabronione.
i szczególnie w czasie, kiedy pracujemy nad nową strategią, warto, żebyśmy poszukali innych źródeł dochodów, może z innych branż, nie tylko branży turystycznej, żeby wesprzeć budżet po stronie dochodowej, natomiast pozbywanie się w obecnych czasach jakichkolwiek terenów zielonych, działek i nawet jeszcze szukanie plomb na zapleczach kamienic, aby w ten sposób pozyskać dochody, to uważam, że to jest chybiony kierunek, więc to taka uwaga ogólna w odniesieniu dochodów ze sprzedaży majątku, a strategii miasta. Natomiast jeśli odnosząc się do strony wydatkowej, zauważyłam, przeglądając budżet we wszystkich działach, że oszczędności zostały zrobione w punktach zakupu usług zewnętrznych i uważam, że to jest dobry kierunek, że tutaj nie szukano oszczędności na poziomie wynagrodzeń i bieżącej działalności, ale poprzez obniżenie przyszłych planowanych wydatków w zakupie tych usług, więc uważam, że to jest dobre rozwiązanie. I generalnie oceniam ten budżet pozytywnie i na miarę obecnych trudnych czasów w ujęciu makroekonomicznym jest on pozytywnie i dobrze skonstruowany. Jeszcze odniosę się do wniosku, który wysłałam fakt wczoraj do pana prezydenta, a dotyczył on zarezerwowania środków na remont krótkiego odcinka ulicy Sobieskiego pomiędzy ulicą Pułaskiego a Chopina. Jestem radną z okręgu z Dolnego Sopotu, z okręgu numer 1 i wielokrotnie mieszkańcy mi o tym mówili. I tu dostałam odpowiedź od pana prezydenta, że wymagana jest tam jednak wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej i będzie konieczny bardziej gruntowny remont, więc ten wniosek nie może być zrealizowany, ale jednak proszę o chociażby takie kosmetyczne zabiegi na tej ulicy, podobnie jak na ulicy Klęczona, gdzie jest trylinka, one, te dziury i ubytki w kostkach betonowych zostały zalane asfaltem, więc może tutaj by się udało też chociaż taką kosmetykę wprowadzić. Wniosek, który, tak ogólnie się odniosę do wniosków radnych do projektu budżetu. Wysłałam go wczoraj, oczywiście za późno, ale przypominam już któryś raz, że w uchwale o trybie i zasadach uchwalania budżetu nie mamy żadnych podanych terminów, kiedy radni mogą w jakim trybie i w jakim terminie zgłaszać wnioski do budżetu, więc to taki kolejna uwaga, że musimy zweryfikować chyba tą uchwałę sprzed 10 lat, która określała te zasady i ją jakby urealnić i odnieść do obecnych czasów. I taka uwaga techniczna ostatnia. W moim pytaniu do pana prezydenta dotyczącym ulicy Sobieskiego od ulicy Pułaskiego chciałam zauważyć, że dostałam w odpowiedzi nazwę ulicy Puławskiego pisaną przez W w środku, czyli Puławskiego. Od paru lat taki błąd pojawia się w różnych dokumentach krążących w Urzędzie Miasta. No, coraz rzadziej się ten błąd pojawia, ale jednak co jakiś czas go widać, więc bardzo proszę o poprawienie tej nazwy, nie Puławskiego, tylko Pułaskiego. Dziękuję bardzo. Także pozytywnie oceniam projekt budżetu na rok 2021. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
A propos zieleni, no to co ja widzę jeżdżąc, chodząc po Sopocie, no to coraz więcej tej zieleni jest. Wiem, że nawet część mieszkańców lekko to podważa, że za dużo tych drzew sadzimy, więc tutaj jeśli chodzi o zielony Sopot, myślę, że mamy się nie najgorzej. Jesteśmy chyba miastem jednym z najbardziej zielonych, jakich w ogóle widziałem. A ja bym poprosił teraz Grażyna Czajkowska ad voce. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, że jesteśmy miastem zielonym, ale my musimy, nie żyjemy tylko w samym naszym mieście ograniczonym do naszej powierzchni, ale żyjemy w Polsce i w globalnym świecie i popatrzmy na kryzys klimatyczny, który rozpoczął się i jest realnie istniejącym zagrożeniem dla społeczności całego świata, więc ja to postrzegam w globalnej takiej spojrzeniu na nasze miasto. Dziękuję. Dziękuję. Rozumiem, oczywiście, że rozumiem. No, większa część Sopotu, jak wiemy, to chyba ponad 60% to są lasy sopockie i myślę, że tutaj też należałoby coś jeszcze poprawić, bo wiele rzeczy jest w tym temacie do zrobienia. Ale nie przedłużając, Ania, jeszcze raz proszę, udzielam Tobie głosu. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Proszę bardzo. No niestety nie udaje się połączyć z panią Anią Łukasiak. Ja myślę, że oddam głos może panu prezydentowi, aby się może odniósł do tych kwestii, które do tej pory padły. Panie prezydencie, proszę bardzo, udzielam panu głosu. Dzień dobry. Jak państwo pozwolicie, to może ja zadzwonię do pani Ani, czy może pan przewodniczący i może tak spróbujemy po partyzancku też panią Anię uruchomić. Natomiast jeżeli mogę się odnieść do kilku rzeczy, słychać mnie, rozumiem, tak? Tak, tak, bardzo, bardzo dobrze. Proszę państwa, szanowni państwo, radni, drodzy mieszkańcy, na wstępie muszę się wytłumaczyć z błędu w nazwisku naszego bohatera narodowego. Wynikało to po prostu z przeklejenia tekstu. Starałem się bardzo szybko. Mail do pani radnej było 23:34, po 8 rano odpowiedziałem. No rzeczywiście, co z nas robi komputer, to czasami coś dobrego, ale czasami coś złego. Także za błąd przepraszam. Natomiast zaczynając też od tyłu, no oczywiście tak jak odpisałem, bo państwo nie znacie tej odpowiedzi, nie państwo radni, to ulicę Sobieskiego planujemy do remontu, ten odcinek. To jest pierwsza ulica, którą wyremontowały już wolne władze samorządowe w 1991 roku. I proszę mi wierzyć, że wtedy był dylemat, czy kłaść starą trylinkę, czy z odzysku. Bo nie mieliśmy pieniędzy w ogóle, mieliśmy długi bardzo duże i nie było płynności finansowej. No w tej chwili jest tam potrzebny także remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej, o czym napisałem pani radnej Czajkowskiej, no ale oczywiście czekamy na, jak ulicą Mazowiecką, o której za chwilę będzie pewnie pan Orski, pan Kępa i pan Wędykowski mówił i może pani Łukasiak, czekamy po prostu na środki unijne. Jak państwo widzicie, ten remont ulic jest bardzo duży, chociażby ostatni remont Alei Niepodległości, który ewidentnie no, pokazuje, że no, są te remonty, są one bardzo duże, ale korzystamy ze środków unijnych, no bo tak robi dobry gospodarz, że stara się pomnożyć te dochody. Już nie będę przypowieści o pannach mówił, bo tutaj panny przed sobą nie macie. Wobec tego, ale myślę, że to znana dość przypowieść, czy także przypowieść o dzierżawcach winnicy pańskiej. No myślę, że lepiej to pomnażać zawsze. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki na służbę zdrowia, proszę państwa, no zrobiliśmy bardzo dużo. Także w wieloletniej prognozie finansowej jest taki bardzo ważny sygnał. To jest szpital geriatryczno-rehabilitacyjny i reumatologiczny. To nie jest szpital dla Sopocian, bo jak ktoś mówi, czytam gdzieś, że szpital dla Sopocian, to znaczy, że kłamie, bo nie ma szpitala dla Sopocian, dla Gdańszczan, dla Kartuzjan, dla Kościerzynian, dla jakichś Puczczan i tak, tym i Gdynian. Tak jest, są szpitale w Polsce, są szpitale w Europie, ale każdy bierze odpowiedzialność za to, co ma na swoim terenie i my mamy ten piękny szpital reumatologiczny. Tu muszę powiedzieć, że jeszcze raz chylę czoła jak zawsze przed panią dyrektor Barbarą Gierak-Pilarczyk, naszą koleżanką, która prowadzi go w sposób rewelacyjny i z pełnym oddaniem ze swoją załogą walczy teraz z chorymi na COVID. I tutaj chcemy go dalej rozbudowywać.
stąd też te pieniądze, dalej w niego inwestować. Ostatnio państwo żeście podjęli sami uchwałę, przeznaczając 2 miliony złotych na podniesienie kapitału założycielskiego na budowę sali operacyjnej na małą chirurgię w tym szpitalu. Od tego myślę, że mówienie, że my nie dajemy na służbę zdrowia jest błędem. Czy ta ilość programów medycznych, o których pewnie zaraz pani prezydent powie, no też jest imponująca. Natomiast jak ktoś też pisze, że jest mały procent w budżecie na służbę zdrowia, no to też oszukuje mieszkańców, dlatego że wiemy, że za służbę zdrowia odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia i tam idą nasze składki, a nie do budżetu gminy. Gdyby szły do budżetu gminy, jak to było 20 lat temu, to pewnie my byśmy mieli dużo większą, pewnie ta służba zdrowia, to było 20% budżetu, a nie procent budżetu. To także 1 000 000 złotych by głosowane przez mieszkańców na pogotowie ratunkowe. Jeżeli zaś chodzi o oszczędności, no to ja uważam, że oszczędzanie w dobie kryzysu na marketingu, no to byłaby wielka strata dla naszych przedsiębiorców. Jednak Sopot żyje po części z turystyki. Bardzo dużo przedsiębiorców, gastronomików żyje z turystyki. I oszczędzanie na marketingu, a mam nadzieję, że będziemy mogli reklamować Sopot, tak jak wiemy wszyscy, miejsce o zdrowym powietrzu, o największej ilości terenów zielonych w Polsce, no to jednak to jest rzecz niezwykle potrzebna i byłoby zbrodnią zabierać teraz pieniądze z marketingu, z reklamy Sopotu, czy też z poszukiwaniu nowych podatników. No i też, jeżeli chodzi o akcję inkubator, wiecie co państwo, ja się absolutnie nie zgadzam, żeby oszczędzać na kulturze. Już pomijam, że największy wydatek w akcji inkubator w tej chwili 90% to jest ratowanie zabytkowego budynku. Ratowanie zabytkowego, przepięknego budynku. I co mamy go nie ratować? Ja powiem szczerze, że kiedyś chciałem parę lat temu sprzedać. Oczywiście to by musiała być zgoda Rady Miasta, ale wtedy mieszkańcy podnieśli larum. No to jak nie sprzedać, to trzeba wyremontować. No nie ma innej możliwości. Prawda? Też chcieliśmy wydzierżawić. Nie można. Był nawet chętny człowiek, który chciał tam dobudować studio filmowe. Nie można, bo zabytek, bo park. Nie można. No to wobec tego, żeśmy zdobyli środki unijne i tu podziękowania dla ludzi odpowiedzialnych za środki unijne. I ta instytucja, no mam nadzieję, że niedługo wystartuje już w pełnej parze, bo teraz trochę działa, tak powiem, no nie chcę powiedzieć w podziemiu, bo jednak w nadziemiu, ale na ulicy Sobieskiego, w wynajętym mieszkaniu, produkowała także bardzo udany festiwal literacki w tym roku z wersją kanadyjską, między innymi, ale także prowadzi bardzo wiele warsztatów, bardzo wiele spotkań online niestety w tej chwili. I mi się wydaje, że byłoby błędem nie remontowanie tego budynku, byłoby błędem nie remontowanie tego pięknego, zabytkowego parku z bindarzem lipowym, czy z pięknymi skrzydło orzechami i innymi drzewami, które są tam kasztanowcami. I myślę, że mieszkańcy Sopotu by tego nie chcieli tak naprawdę. Także ja bym proponował, jakby tak radni pan Bartosz Chłopiński zrobił małą ankietę wśród mieszkańców, to pewnie by się przekonał, że tego nie chcą. Jeżeli zaś chodzi o dochody, ja się cieszę, że one rosną, bo to świadczy o tym, że nasi mieszkańcy, przedsiębiorcy się bogaczą. Tylko tak jak w całej Polsce, dochody, co rząd nam wytyka, wzrosły na przykład o 20%, ale wydatki bieżące, dzięki na przykład podwyżkom cen prądu, dzięki na przykład chociażby wyznaczeniu pensji minimalnej, chociaż ona mniej dotyczy Sopotu, no ale dotyczy innych miejsc, z których ludzie dojeżdżają do pracy z Sopotu, więc trochę nam rynek pracy też no, dezorganizuje, chociaż wszystkim życzę, żeby zarabiał jak najwięcej. To są koszty, które doprowadziły, że te wydatki wzrosły no to w skali kraju dwukrotnie w stosunku do tych dochodów własnych. To nie tylko Sopot, ale także w skali kraju. I ta subwencja oświatowa, cieszę się, że urosła 8 milionów, tylko że wydatki w tym czasie na oświatę wzrosło 15 milionów złotych. Wobec tego ona rośnie, ale za wolno. No więc to jest cały taki myk, który stosuje nam jaśnie panujący rząd. Poprzedni też nie był tutaj bez winy, ale ten już jest taki turbo antysamorządowy i antyregionalny, bo z jednej strony zabiera nam pieniądze, z drugiej rozdaje swoim. To trzeba powiedzieć, że swoim, bo myśmy dostali w pierwszej turze inwestycji regionalnych samorządowych, ale w drugiej dostali tylko ci, co
popierali ten rząd, bo ja nie mówię tutaj tylko o Trójmieście, ale mówię o Słupsku, o Człuchowie, o Pucku, to nie są bogate samorządy, tak jak Sopot, Gdańsk, Gdynia. Te Człuchów czy Pelplin, który nie jest bogatym samorządem, czy Krynica Morska nie dostały pieniędzy, a najpierw te pieniądze nam zabrano z naszych podatków PIT-u. I kogo rząd ukarał tak naprawdę? Nie ukarał Karnowskiego, Szczurka, Dulkiewicz, Kuchniewską, nie wiem, czy tam panią Krystynę Wojewódzką ze Słupska. Ukarał mieszkańców. Ukarał mieszkańców także tych, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. I to jest bardzo przykra sytuacja. Jeszcze jedno odnośnie ogródków. Ja sobie nie przypominam takiej nigdy decyzji naszej, żebyśmy chcieli sprzedawać ogródki na ulicy Łokietka, także prosiłbym, żebyśmy o tym nie mówili. One rzeczywiście są traktowane jako taka rezerwa, ale ja się skłaniam do tego, co mówi pani radna Czajkowska, że one chyba powinny zostać. Może kiedyś następne pokolenia zmienią zdanie. Natomiast co do ogródków na Pitwy pod Płowcami, no tam w większości to raczej takie rejestracje nazywające się na C, na W. Raczej to nie powiedziałbym, że to byli mieszkańcy Sopotu, a by nam się może marzył tam, że tam by był park uzdrowiskowy, żeby tam rozwijać funkcję sanatoryjną, żeby jednak ten Sopot jako uzdrowisko, no też znacie Państwo sytuację z leśnikiem, naszym sanatorium, żeby mógł się rozwijać w tamtym kierunku. Oczywiście w zielonym otoczeniu, w pięknym zielonym otoczeniu. I tutaj zgadzam się z panem Piotrem, że no rzeczywiście sadziby tych drzew, może niektórzy twierdzą, że za dużo, ale tak przed wojną w Polsce było i w Sopocie, więc wróćmy do tych dobrych czasów. Także ja państwu bardzo dziękuję. Dziękuję też za liczne uwagi. Też dziękuję radnym za uwagi na komisjach i mam nadzieję, że jeszcze pan skarbnik i wiceprezydenci dopowiedzą te nasze rzeczy, które chcemy zrobić w budżecie, bo myślę, że to, co robimy dla służby zdrowia, to, co robimy dla oświaty, to ja powiedziałem tylko w skali makro, ale chciałbym prosić też jeszcze panią prezydent, pana prezydenta Skwirawskiego, żeby trochę więcej dopowiedzieli w tej skali mikro, bo ona unika. Tak jak umknęła państwu ta sprawa chociażby głosowania dwie sesje temu, pieniędzy dla Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego na budowę sali operacyjnej jednego dnia. Oczywiście nie dla Sopocia, dla wszystkich. I mam też taką prośbę, żeby też pani prezydent coś powiedziała o NIWiKcie, bo tutaj myślę, że jak gdyby lepiej jest rozeznana w tym temacie, a to też bardzo ważna inwestycja prywatnego inwestora, którą warto poruszyć. Co do tarczy, wolałbym, żeby wypowiadali się przedsiębiorcy. Ja wiem tylko jedno. Może pan skarbnik przedstawi, ile myśmy stracili na COVID-zie, a ile uzyskaliśmy z tarczy. Proszę państwa, dobrze, że one są, tylko są cholernie niewystarczające. I gdyby nie budżet miasta wobec instytucji miejskich, to by te instytucje dalej no, trzeba było zamknąć i zwolnić ludzi. Taka jest prawda. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ania Łukasiak, kolejna próba, Aniu. Udzielam tobie głosu. Nie udaje się połączyć z panią radną Anią Łukasiak. Myślę, że będziemy próbować troszeczkę w inny sposób, Aniu, się z tobą połączyć w takim razie. Poproszę teraz może panią Dorotę Ławrynowicz. Proszę bardzo. Dzień dobry. Ja mam do przedstawienia projekt uchwały o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Podgórnej. Pani Doroto, przepraszam, jeszcze jesteśmy w poprzednim projekcie uchwały, także jeszcze za chwilę, dobrze? Jeszcze nie jest ten moment. Dobrze, jak skończymy budżet, wtedy poprosimy panią. Dobrze? Dobrze. Dziękuję bardzo. Poproszę pana skarbnika, pana Mirosława Gośnickiego. Proszę bardzo. Szanowni państwo, ja chciałem nawiązać do wypowiedzi pana Bartosza Łapińskiego odnośnie tych oszczędności, których nie widać. Otóż
Proszę Państwa, my żeśmy zmniejszyli wydatki tegoroczne o 7 milionów złotych i o tyle budżet tegoroczny został zmniejszony, to było dwie sesje temu, także te oszczędności były wprowadzane i są również widoczne w postaci wolnych środków, które pozwalają nam na zbilansowanie przyszłorocznego deficytu. No stąd się biorą między innymi. Także te oszczędności były również wprowadzane przy konstruowaniu budżetu, gdzie takie założenie przyjęliśmy, że tam, gdzie można, to wydatki będą zmniejszone o 20% do poziomu 80% tegorocznych. Natomiast jeżeli chodzi o to, co tutaj pan prezydent wspominał o tą tarczę, to z tarczy nasze jednostki otrzymały 3 miliony złotych łącznie. Tutaj mówię o Ergo Arenie, o Barcie, o innych instytucjach. Były to zwolnienia z płacenia przez 3 miesiące z ZUS-u. Natomiast utraciliśmy dochody na poziomie prawie 6 milionów złotych, także widać, że te proporcje są bardzo znacznie zachwiane. Natomiast jeżeli jeszcze dwa słowa na temat tego budżetu przyszłorocznego. Otóż proszę Państwa, ten budżet jest naprawdę na miarę tych czasów, które nas dotknęły obecnie, naprawdę budżetem dobrym, takim rzetelnie skonstruowanym, bezpiecznym. Myślę, że jeżeli te dochody, jak ministerstwo przewiduje, będą zrealizowane, to wszystko pójdzie w dobrą stronę i zaczniemy się po prostu na nowo odbijać, że tak powiem, od tego przysłowiowego dna. Dziękuję. Dziękuję panie skarbniku i poproszę może panią Natalię Pobłocką teraz. Natalia, proszę bardzo. Witam wszystkich serdecznie, witam prezydentów, radnych, mieszkańców naszego miasta Sopotu. Chciałam się właśnie odnieść bezpośrednio do słów pana radnego Bartosza Łapińskiego, który z pełnym, można powiedzieć, rodzajem zadowolenia mówił o wzrostach cen, wzrostach wydatków, wzrostach wszelkich pozytywnych przejawach rozwoju naszego budżetu i dotacji antykryzysowej ze strony rządu, czyli tarczy. Ja chciałam tylko przypomnieć, że mamy najwyższą inflację w Unii Europejskiej i wzrost cen w październiku 2020 roku według Eurostatu wyniósł u nas 3,8%. Na drugim miejscu znalazły się Węgry z wzrostem 3%, kiedy sporo państw Unii Europejskiej odnotowuje inflację, czyli spadek cen o minus 2%, na przykład w Grecji. Jaki to ma bezpośrednio wpływ w zasadzie na portfele Polaków? To znaczy, że inflacja zjadła większą część ostatnich podwyżek wynagrodzeń, o których mówił pan Bartosz Łapiński, i zamiast ponad 7% podwyżki zostaje w portfelach niecałe 3%, która uwzględnia wartość pieniądza i nawet płaca minimalna podwyższona skokowo nie rośnie przez inflację, a miałaby szansę rosnąć najszybciej w historii, a jest to największy wzrost cen, który następuje na rynku od 8 lat. Realna wartość 500+ spadła przez 4 lata realnie o prawie 9%, czyli w tej chwili tak naprawdę powinno 500+ wynosić 550 zł, żeby móc pokryć kwotę, która była planowana przez rząd pierwotnie. Co się z tym wiąże, bo to jest przełożenie właśnie na płacę minimalną poszczególnych osób, ale to jest przełożenie również na wydatki samorządów, ponieważ nastąpił gigantyczny wzrost cen regulowanych prądu, wzrost cen wywozu śmieci. Olbrzymie obciążenie zostały przełożone na samorząd. To jest to, o czym mówił pan prezydent Karnowski, że
subwencja oświatowa jest niewystarczająca. Co to znaczy, że subwencja jest niewystarczająca? To znaczy, że rząd nakazał wypłatę nauczycielom kwoty za dużej do uniesienia przez samorząd, przez co z roku na rok powstaje gigantyczna dziura budżetowa z tego powodu, bo samorząd musi się zadłużać, żeby móc wypłacić bieżące pensje pracownikom oświaty. I rząd zrobił to z pewną premedytacją. Zostały też obcięte pieniądze z PIT-u, które przychodzą do samorządów na rozwój samorządów, na inwestycje w mieście, na opłaty i wypłaty pensji regularnych, idą do centrali, a wiadomo jak centrala wydatkuje nasze pieniądze, dając na przykład 2 miliardy na TVP w czasie COVID-u, kiedy inne kraje w całej Europie skupiają się przede wszystkim na tym, żeby obcinać sobie pensje właśnie ze względu na solidaryzowanie się z przedsiębiorcami i ludźmi, którzy w czasie tak gigantycznych problemów pandemicznych starają się utrzymać na powierzchni i łapią jakikolwiek oddech. Przy strasznych ujemnych wpływach i braku płynności finansowej, przypomnę tylko, że została zastopowana nie tylko branża hotelarska, branża restauratorska ze względu na COVID. Bardzo duży spadek, prawie 40-procentowy rozwoju sprzedaży w sklepach. Ludzie dużo mniej kupują, nie chodzą do sklepów. Wynajem powierzchni, ludzie nie płacą sobie nawzajem czynszów. Jeżeli ktoś chciałby zrezygnować z wynajmowania jakiejś powierzchni, to nie będzie mógł nawet znaleźć kolejnego najemcy, ponieważ jest kryzys w branży nieruchomościowej. Ludzie nie wynajmują mieszkań, nie kupują mieszkań, więc pieniądze z jednej strony właśnie z tarczy antykryzysowej dla zwykłych ludzi są niewystarczające, ale są niewystarczające też dla samorządów. Więc chciałam tylko zwrócić uwagę że radnemu Bartoszowi Łapińskiemu, że można poczytać, jak na wielu portalach samorządowych wszyscy grzmią, że samorządy starają się utrzymać na powierzchni. Następują cięcia w wielu gminach w Polsce na kulturę, na różnego rodzaju inwestycje i Sopot na tle tych różnych problemów plasuje się wobec jego tytanicznej pracy z niesamowitym efektem, ponieważ kultura u nas będzie się rozwijać, nie będzie zastopowana mimo tak gigantycznych problemów finansowych, właśnie dlatego, że Sopot jest bardzo dobrze zarządzany, był zarządzany dobrze wcześniej i teraz też staramy się tak zarządzać miastem, żeby mieszkańcy jak najmniej odczuli skutki tego kryzysu mimo skąpej pomocy ze strony rządu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i poproszę o głos pana wiceprezydenta, pana Marcina Skierowskiego. Proszę bardzo, panie prezydencie. Thank you.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Poproszę teraz pana radnego Tomasza Lipińskiego. Proszę bardzo, Tomku, udzielam tobie głosu. Tak, jestem. Dzień dobry państwu, wszystkim radnym, panom, panu przewodniczącemu. Witam pana prezydentów, mieszkańców oczywiście. Ja dosłownie w dwóch słowach, bo miałem nie zabierać głosu z tych względów. Chciałem tylko panu Łapińskiemu odpowiedzieć. Pewnych cięciach, czyli ograniczeniach inwestycyjnych w budżecie 2020
mieliście Państwo bardzo dużo pretensji o to, że o za dużo oszczędności, za dużo ostrożność. Teraz panowie mówicie, że nie widzicie oszczędności w budżecie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, króciutko. Mówienie o tarczy rządowej chroniącej przedsiębiorców z punktu siedzenia w NRD jest nieetyczne po prostu. Porozmawiajcie Państwo z przedsiębiorcami. To jest kpina i parodia. To jest hasło. I lepiej Panie Bartoszu, żeby Pan na forum lokalnym nie powtarzał haseł ogólnopolskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Karnowski, proszę bardzo. Proszę Państwa, ja bym chciał się połączyć z Anią Łukasiak, chociaż ja widzę, że nie jestem w kolejności, bo przede mną są inne osoby, to może ja bym odstąpił głos teraz Pani Prezydent czy komuś innemu, a ja za chwilkę, dobrze? Dobrze. Zanim Pani Prezydent oddam głos, może riposta Pana Bartosza Łapińskiego. Panie Bartoszu, udzielam głos. Jak gdyby podsumowując, jeżeli chodzi o tą sytuację samorządów, także to w oderwaniu od tych realiów sopockich, no to te dane, które zostały przekazane na podstawie zestawień samorządów, to co możemy przeanalizować za ostatni rok, one pokazują, że dochody jednostek samorządu terytorialnego w skali kraju były wyższe w stosunku do poprzedniego roku o 25 miliardów. Wzrastają wpływy z podatku od nieruchomości, wzrastają dotacje z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego różnego rodzaju o 32%, o 1/3. Subwencja ogólna, w tym subwencja oświatowa w skali kraju wzrasta o 10%. Więc to jak gdyby wskazuje, że sytuacja dochodów samorządu terytorialnego, tych wpływów, poprawia się także w skali kraju, nie tylko w Sopocie. Jest tutaj pani radna Pobłocka bardzo często publikuje dane Eurostatu, które mają stwarzać takie wrażenie pogłębiającego się kryzysu i upadającej stopy życiowej poszczególnych mieszkańców naszego kraju. Ja tylko pierwsze zestawienie, na które natrafiłem, jeżeli chodzi o Eurostat, jest tutaj wskazane, że produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 3,3%. Dzięki temu Polska jest liderem w skali unijnej, jeżeli chodzi o produkcję przemysłową. Mamy największe odbicie tutaj w kraju. W pozostałych krajach unijnych de facto są spadki. Na przeciwległym biegunie takie kraje jak Holandia, Francja czy Niemcy. I teraz a wiadomo, że to właśnie produkcja przemysłowa będzie tym kołem zamachowym, na podstawie której odbije się i odbija się cała gospodarka. Więc to są jak gdyby te kwestie, które pozytywnie będą wpływały na to, na zasobność, na stopę życiową i na status życia mieszkańców Polski, a także mieszkańców Sopotu. I tutaj pojawia się też taka kwestia, zawsze zabawni są dla mnie przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, którzy kwestionują program 500+, ponieważ mieszkańcy Sopotu dobrze pamiętają program 500+, który był realizowany za czasów rządu, za którym tak Państwo tęsknicie. Wtedy tego typu programy nie były realizowane, mało tego, zawsze było wskazywane, że pieniędzy na tego typu programy nie ma. Kiedy nastał rząd Zjednoczonej Prawicy, te pieniądze się znalazły i z powodzeniem są przekazywane wszystkim potrzebującym rodzinom w naszym kraju. Pojawiła się też kwestia dotacji. Ja też, ponieważ jestem już samorządowcem z dość pokaźnym stażem, pamiętam, kiedy rząd był sprawowany przez ekipę rządzącą, którą dużo bardziej Państwo darzyli sympatią, to w sytuacji takiej, kiedy sopocki samorząd nie otrzymał jakiejś dotacji, kwitowaliście zawsze Państwo, no Sopot jest zasobną gminą, w związku z tym nie ma się czemu dziwić, no nie zawsze mamy szansę na aplikowanie o określone środki. Teraz w takiej sytuacji, kiedy jedna z dotacji nie została pomyślnie rozstrzygnięta wobec Sopotu, z uwagi na to, że zostały przyjęte inne wnioski w innych miejscach w
kraju, podnosi się wielkie larum, a zupełnie też zapomina się o tym, że została przyznana dotacja prawie 7 milionów złotych jeszcze w zeszłym roku w pierwszej fazie funduszu inwestycji samorządowych. Być może też w kolejnych aplikacjach Sopot będzie mógł aplikować o dużo większą również pulę. Więc to są takie kwestie, które należałoby tutaj sprawiedliwie oddać i w sposób obiektywny próbować ocenić, także z korzyścią dla mieszkańców, żeby mieli pełną wiedzę. Jeżeli chodzi o oszczędności, które pojawiły się pod koniec zeszłego roku, jedyne co krytykowaliśmy, to drobne oszczędności, które państwo za sprawą państwa decyzji zostały dokonane na podstawie w sopockich placówkach oświatowych, czyli drobne prace remontowe w sopockich szkołach i przedszkolach. To są te pieniądze, które państwo za sprawą państwa decyzji zostały tym szkołom odebrane na drobne prace remontowo-organizacyjne, podczas gdy nie widzicie żadnych przeszkód, żeby kierować ogromne środki na wydatki związane na przykład z działalnością Art Inkubatora, bo chodzi tutaj o działalność fasadową tej jednostki, która do tej pory realizuje działania tak właśnie, jak to pan prezydent określił, jakby była w podziemiu, ponieważ wielkich efektów tej działalności nie widać, widać tylko wielkie koszty, ale to państwu nie przeszkadza, przeszkadza państwu drobne wydatki na remonty w sopockich placówkach oświatowych. A jeżeli chodzi o etykę, panie radny Lipiński, ja bym proponował, żeby najpierw rozwiązał pan sprawy z pewnymi mieszkańcami, żeby przestali kierować pisma dotyczące rozliczeń pomiędzy panem a poszczególnymi mieszkańcami i najpierw zajął się pan tym, zanim zacznie pan z pozycji moralizatorskiej kogokolwiek pouczać na temat etyki, ponieważ jest pan jedną z ostatnich osób, która powinna to robić. Dziękuję bardzo. Aż by się chciało też coś odpowiedzieć, ale wiem, że tutaj dużo z państwa czeka i myślę, że nie będę tutaj na razie zabierał głosu. Ja poproszę może teraz panią prezydent, też bardzo długo czeka. Pani prezydent Magdalena Czerżyńska-Jachim, proszę bardzo. Dzień dobry państwu. No ja powiem tak, słuchając pana jednak radnego Łapińskiego, wydaje mi się, że jednak wszyscy mamy świadomość, że to, ile mamy pieniędzy w portfelu, nie zależy tylko od naszych dochodów, ale zależy przede wszystkim od naszych wydatków. Jeżeli mówimy obiektywnie o jakiejkolwiek sytuacji finansowej, to trzeba te dwa parametry brać pod uwagę. Ponieważ dużo już tutaj słów padło na ten temat tego, że wydatki w wielu dziedzinach wzrosły, zresztą sam pan radny mówił o tym, że wzrosły płace minimalne, to oczywiście też mocno przekłada się na wydatki samorządu, także w placówkach oświatowych, bo pracownicy administracyjni i inni mieli wzrost wynagrodzeń i tą rekompensatę no, musieliśmy wyłożyć ze środków własnych. Ja może tylko taką jedną liczbę pokażę, że 5 lat temu subwencja wystarczała na ponad 90% wynagrodzeń nauczycieli bez nauczycieli przedszkolnych. Teraz wystarcza na około 80%, maksymalnie 2% tych wynagrodzeń. A ta kwota wynagrodzeń w całości to jest 57 milionów złotych. To jakby pokazuje, jak coraz mniej jest tych pieniędzy i mimo, że oczywiście rząd mówi wzrasta subwencja, tak, ale z drugiej strony dopłaty samorządu do oświaty wzrastają dużo więcej niż wzrasta subwencja. Więc jeżeli chcemy zobaczyć, ile mamy tych przysłowiowych pieniędzy w portfelu, to musimy wziąć pod uwagę i dochody, ale przede wszystkim wydatki. Ale jak jesteśmy przy oświacie, to ja chciałam bardzo podziękować tak naprawdę wszystkim dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty za ten trudny czas, bo wszyscy wiemy, że łatwo nie było i łatwo nie jest. Chciałam też zwrócić uwagę, że nauczyciele przedszkolni pracują cały czas w trybie normalnym, w trybie stacjonarnym, o czym część osób zapomina, a mamy frekwencję w sopockich przedszkolach bardzo wysoką. I chciałam też powiedzieć, że ja się cieszę, że nas jako Sopot dzięki właśnie jakimś dobrym i mądrym decyzjom z przeszłości stać na to, żeby do oświaty mocno dopłacać. Dzięki temu mamy dobre wyniki, jeżeli chodzi o egzaminy. Mamy pedagogów i psychologów, pielęgniarki i stomatologów w szkołach. Tego nam nikt
wcześniej nie finansował z zewnątrz, tak? To są nasze decyzje. Chcemy rozwinąć wsparcie pedagogiczne i psychologiczne w przedszkolach, bo systemowo w ogóle takiego wsparcia ciągłego nie ma. I chcemy przeznaczyć duże środki na stworzenie jednak takiego jeszcze większego systemowego wsparcia zdrowia psychicznego. Bo chyba nikogo nie muszę przekonywać, większość z Państwa albo ma dzieci, albo jest nauczycielami, albo ma wnuki i ma znajomych i widzą, jak ten czas pandemii źle bardzo wpływa na dzieci i na młodzież i jak takie wsparcie jest niezwykle potrzebne. Dlatego z tego miejsca ja chciałam zaapelować o to, żeby Państwo przyjęli ten budżet. Bardzo o to proszę, bo dzięki temu będziemy mogli wesprzeć dzieci i młodzież. Będziemy mogli tą lukę, która jest w systemie opieki zdrowotnej. Brakuje psychiatrów dziecięcych, brakuje psychologów, brakuje systemowego wsparcia. Będziemy mogli choć trochę ją załatać. Oczywiście do doskonałości pewnie jeszcze będzie daleko, ale nie możemy czekać. Nie możemy czekać, bo sytuacja jest bardzo trudna dzieci i młodzieży. Dlatego proszę bardzo o przyjęcie tego budżetu, bo myślę, że edukacja i wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ale także seniorów i osób dorosłych, to będzie wyzwanie, które będzie stało przed nami w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o infrastrukturę uzdrowiskową, to chciałam tylko nawiązać może do pani radnej Grażyny Czajkowskiej, że jednak teren zielony może mieć różną jakość i chciałam z tego miejsca zaprosić wszystkich Państwa na Błonia, które przeszły kolejną metamorfozę, gdzie powstał we współpracy z partnerem prywatnym, bo z hotelem Radisson i z hotelem Sopotorium, otwarty teren zielony, dostępny dla wszystkich, dostępny także dla osób z niepełnosprawnościami, z placem zabaw, z siłownią zewnętrzną. Chłopaki z drugiej szansy, którzy na co dzień dbają o te Błonia, robią ławki, robią inne różne elementy, otrzymali nowoczesne zaplecze, które wybudował partner prywatny, a miasto będzie płacić jakby za jego utrzymanie. I myślę, że mówiąc o tym, że możemy szukać partnerów prywatnych dla terenów, na przykład po jakichś byłych działkach czy obecnych działkach, to nie od razu musimy tam widzieć budynki, że możemy stworzyć infrastrukturę zieloną, infrastrukturową, która będzie lepiej służyła całej społeczności niż na przykład jakieś zamknięte tereny działkowe. I chciałam też powiedzieć, że to jest kolejne wyzwanie, które przed nami wszystkimi stoi i na pewno w przyszłym roku wrócimy do Państwa, o czym mówiłam na komisjach, bo chcemy jednak bardzo mocno rozwinąć infrastrukturę uzdrowiskową. Widzimy także, ta sytuacja pandemiczna pokazuje, że rehabilitacja, że te lecznictwo uzdrowiskowe, no to jest coś, co będzie bardzo potrzebne. Także naszym mieszkańcom i mieszkańcom całej metropolii. W związku z tym przygotowujemy się teraz do takiego dużego opracowania kompleksowego możliwości rozwoju infrastruktury uzdrowiskowej w Sopocie, głównie właśnie w tym obszarze miasta, gdzie już teraz powstały obiekty jak Sopotorium, Hotel Radisson, gdzie mamy Zdrój Świętego Wojciecha i gdzie jest Sanatorium Perła. I myślę, że liczę na poparcie, się wypracować taką tę infrastrukturę, że Sopot będzie już mieć się bardzo dobrą bazę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz może o głos pana Jarosława Kępę. Proszę bardzo. Dobry, czy jestem słyszany, bo ja mam tutaj cały czas jakieś problemy. Piotr. Jesteś słyszalny, także zapraszamy. Dobrze. Ja czytając tutaj uzasadnienie, opinię, uchwałę, przepraszam, Regionalnej Izby Obrachunkowej, mam swoją własną refleksję. Drodzy Państwo, oczywiście to nie musi być brane pod uwagę, ale w tej uchwale jest zapis dotyczący tych wskaźników makroekonomicznych, które Ministerstwo Finansów przesłało do miasta i na bazie
tego miasto przygotowuje projekt budżetu, to ministerstwo przysyła miastu, miasto je po prostu musi zaakceptować i w oparciu o to robi na przykład symulację dochodów. Dla mnie ministerstwo wyszczególniło dwa wskaźniki. Pierwszy to jest inflacja na poziomie 1,8%, a drugi wskaźnik to jest wskaźnik produktu krajowego brutto, tak? Czyli na poziomie 4%. W mojej ocenie nastąpiła tutaj chyba pomyłka, bo zostały te wartości po prostu zamienione. Gdybyśmy się posiłkowali już istniejącymi danymi za ten rok, kiedy pandemia istnieje, kiedy mamy do czynienia ze znacznym spowolnieniem gospodarczym, a także wzrostem inflacji. Inflacja jest powyżej zakładanego celu inflacyjnego, bo będzie ona na poziomie 3,4 punktów procentowych, to w przyszłym roku, w którym spodziewamy się, że jeszcze przez połowę, powiedzmy roku, jedna trzecia może, połowę, będziemy się borykać mocno dość z tym COVID-em, to ja nie sądzę, żeby raptem nastąpiła taka dynamiczny spadek inflacji do 1,8%. Mało tego, uważam, że będzie odreagowanie i ludzie pobiegną, konsumpcja ruszy. A jak konsumpcja ruszy, no to ruszą też i ceny. Zazwyczaj ruszają w górę, bo tak to jest po prostu, wynika to po prostu z teorii ekonomii. W związku z czym, po pierwsze, ta inflacja będzie w mojej ocenie wyższa i może to są pewnie troszeczkę założenia życzeniowe, a z drugiej strony 4%, wskaźnik 4% wzrostu gospodarczego jest dość wysokim wskaźnikiem, proszę mi wierzyć. Nawet w warunkach pomyślnej koniunktury jest to dość dużo. 5 to już jest bardzo dużo. W związku z czym wydaje mi się, że trochę są te założenia życzeniowo skonstruowane. Nie mówię tutaj po to, aby siać jakieś nieporozumienia, tylko chcę Państwu powiedzieć, że jednak byłbym troszeczkę sceptyczny, jeżeli chodzi o kwestię wykonania strony dochodowej, chodzi mi tutaj o podatki bezpośrednie, tak? Bo od tego po prostu zależają nasze wpływy z podatków bezpośrednich. My jesteśmy po prostu uzależnieni, tak ta konstrukcja wygląda, od podatków, wpływów z podatków bezpośrednich, to tam można powiedzieć teoretycznie rzecz biorąc, tak trochę naciągane są to dochody własne, to są dochody w podatkach państwowych w gruncie rzeczy. Tak? W związku z czym wykonanie budżetu w mojej ocenie, oby była ta koniunktura bardzo dobra, może stać pod znakiem zapytania, aczkolwiek życzę jak najlepiej. Może będą kolejne jakieś głębsze, większe, że tak powiem, impulsy fiskalne w postaci większych wydatków państwowych, które pobudzą tą koniunkturę. Ale jeżeli chodzi o te dwa wskaźniki, wydaje mi się, że ja bym tutaj po prostu zamienił je miejscami. To jest to taka moja refleksja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mam też w domu ekonomistę i też ciągle słyszę takie różne uwagi i takie mądre sprawy, Jarku, i dzięki za taki wykład. I to, co, że tak powiem, mój brat mi mówił, że rzeczywiście być może ten budżet nasz sopocki jest, ale to zresztą też skarbnik mówił i też zarząd miasta ciągle to mówi, że dochody może są trochę przeszacowane. Trzymamy kciuki, aby było tak, jak mówisz, żeby gospodarka ruszyła z kopyta. Mam nadzieję, że tak będzie. Próbujemy połączyć się z panią Anią Łukasiak. Proszę bardzo, Aniu. Halo, halo, Aniu. Nie mamy kontaktu. Będziemy próbować dalej. Poproszę teraz głos. Bardzo długo na głos czeka pan Lesław Orski. Proszę bardzo, udzielam głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie prezydenci i pani wiceprezydent oczywiście, drodzy mieszkańcy. Ja przyznam się, że jestem niezwykle usatysfakcjonowany wypowiedziami jak gdyby opozycji, tak to można było nazywać, bo rzeczywiście w poprzednich latach akcje związane z przedstawieniem przede wszystkim przez Prawo i Sprawiedliwość przyszłorocznego budżetu były bardzo, mówiąc delikatnie, ostre i niesympatyczne.
dla władzy. Nie wiem, czy to spowodowała pandemia, być może nie, że się tak wyciszyły, wygłuszyły powiedzmy ostrzejsze ataki. Myślę, że bardziej tutaj rzeczywiście poskutkowało dobre zarządzanie miastem i zrozumienie tego. Tak jak pan Bartosz Łapiński przekazał starą śpiewkę dotyczącą 500+, absolutnie wszyscy w Polsce od lat jesteśmy za 500+. Oczywiście można było coś tam poprawiać i pewnie jakieś tego typu działania się pojawią, natomiast wierzę, że tym razem rzeczywiście podchodzicie państwo do projektowanego budżetu merytorycznie i bardzo dobrze. Myślę o budżecie sportu, że on nieprawdopodobnie zmalał, ale to, o czym zawsze mówiliśmy, bo on miał zawsze kilkanaście procent, w tej chwili na przyszły rok ma 2% zaledwie wartości budżetu, łącznie z turystyką, więc bardzo niewielkie kwoty, natomiast no, trzeba jednoznacznie powiedzieć, że inwestycje te główne się skończyły. Chciałem jedynie wspomnieć, że będzie zmiana dotycząca całego zaplecza Ergoareny, z tym, że ona się będzie odbywała praktycznie, no takie są zamierzenia, żeby się odbywała za przyczyną podmiotów prywatnych, uzgodnień. To będzie oczywiście skierowane głównie do mieszkańców, tereny sportowe, rekreacyjne, które po prostu poszerzą tą ofertę i dadzą tą alternatywę, która tak bardzo jest potrzebna, szczególnie w czasie i będzie potrzebna w czasie po-covidowym, aby ten czas w sposób taki odpowiedzialny dla młodych ludzi, dla dzieci, dla starszych ludzi absolutnie były miejsca do tego, żeby go tak spełniać. Ja mam odczucia, wiadomo, że przez najbliższe pół roku pewnie jeszcze będzie kłopot z faktem istnienia COVID-u, natomiast mam taki apel do klubów sportowych, również do organizacji samorządowych, aby jak najwięcej działać i czynić w oparciu o środki, może je w jakiś sposób przenieść, aby czynić to dla dobra szczególnie naszych mieszkańców, żeby oni odczuli, że to właśnie dobre zarządzanie miastem i dobra sytuacja miasta, mimo tego, o czym mówił pan prezydent, że fundusz inwestycyjny, samorządowy fundusz inwestycyjny ominął praktycznie wszystkie miasta w Polsce, panie Bartoszu, wszystkie miasta w Polsce, które zarządzane są przez innych prezydentów i innych włodarzy niż przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Jedno tylko w Polsce z wielkich miast, czyli Bydgoszcz, otrzymało pewne środki, natomiast żadne inne miasto wojewódzkie tego nie otrzymało. W związku z tym no jest to budżet nie samorządowy, tylko budżet, czyli fundusz inwestycyjny samorządowy, ale Prawa i Sprawiedliwości i dla przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, a naród jest jeden. I wszyscy z niego korzystają i powinni korzystać. Także to jest taka przesłanka, o której warto pamiętać. Już nie mówię o tym, jak przed świętami telewizja Kurskiego atakuje, to mi zgłaszało wiele osób, atakuje ponownie sytuacje takie związane z tą naszą wolnością polską, czyli wszystkich byłych włodarzy i pana prezydenta Wałęsę i wiele innych osób. No po prostu w tym czasie powinna być zgoda, wyciszenie i rzeczywiście przekazywanie sobie znaku pokoju przez tą telewizję, a nie taki tragiczny atak. Ja myślę, że tak jak powiedziałem, żeby te nasze kluby i organizacje samorządowe zwróciły się w kierunku właśnie organizacji najróżniejszych imprez związanych z tym, aby było to takie otwarcie dla mieszkańców, może nie tylko dla naszych Sopocian, pod kątem tym, żeby jeżeli jest problem rzeczywiście, że są zamknięte kluby fitness czy inne
kluby sportowe, no to mamy plażę, tam nawet maseczek nie trzeba nosić, w odpowiednim jak gdyby dystansie można przeprowadzać najróżniejsze spotkania i my powinniśmy z tego zasłynąć. Ja już abstrahuję od biegania, bo oczywiście sympatyczne są zawody w rugby, sympatyczne są siatkówkę, które organizuje MOSiR, ale w tej sytuacji warto zorganizować właśnie wyłącznie pod tym kątem to, co mówiła pani prezydent w kontekście zdrowia, aby też taka powiedzmy rewitalizacja, odnowienie tego naszego zdrowia po tych trudnych, nie tylko tych, dla tych ludzi, którzy chorowali, czy, ale dla wszystkich po prostu, bo jednak psychika wszystkich w jakiś sposób została gdzieś tam nadwyrężona. To, o czym pan prezydent wspominał, ja chciałbym też wspomnieć. Oczywiście mam blisko setkę osób, które z ulicy Mazowieckiej pozytywnie atakują, bo były zapisy i była rozmowa o tym, że 2019-2020 będą przygotowania dotyczące tej inwestycji. Oczywiście ona nie miała być realizowana, natomiast ja chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę, że jakie środki i na co zostaną przekazane, chciałbym się dowiedzieć w tym roku. Pewnie od pana wiceprezydenta Skwierackiego. I poza tym, jak wygląda sytuacja aplikacji i środków z Unii Europejskiej, bo uważam, że w tej obecnej sytuacji można ten temat rewitalizacji ulicy Mazowieckiej, która jest w tragicznym stanie, to nie są jakieś tam trelinki, które się uzupełnia, to jest naprawdę, każdy wie, że i tym tragiczniej to wygląda w momencie, kiedy fenomenalnie pięknie, o czym pan prezydent też często wspomina, została wyremontowana ta część Sopotu. Rzeczywiście wszyscy zawsze mieszkańcy Kamiennego Potoku, czy właśnie Kamiennego Potoku 1-2, czy Brodwina odnosili się do tego, że Sopot jest tylko tam w centrum, na dole, tam żyje, tam się inwestuje, tam się pokazuje, tam będzie UNERP nowe i tak dalej, czyli ta premium wersja powiedzmy Sopotu, natomiast warto byłoby, żeby rzeczywiście zrobić taki audyt i sprawdzić, co jeszcze w sensie tej podstawowej, w tym podstawowym aspekcie potrzeba w mieście, żeby rzeczywiście to jakąś refleksję na ten temat podjąć i rzeczywiście, żeby to wykonać. Myślę, że ciągle do tego wracamy. Warto byłoby też taki audyt związany z barierami architektonicznymi, chociaż te wszystkie nowe zasoby wybudowane ostatnio absolutnie spełniają te wszystkie warunki. No pięknie się buduje i bardzo szybko całe skrzyżowanie Malczewskiego i Niepodległości. Wierzę, że to przed kwietniem, kiedy jest koniec tego remontu, przewidziany będzie wykonany, bo rzeczywiście prace doskonale są wykonywane i to non-stop. Natomiast wracam do tej Mazowieckiej ulicy. Może połączyć to. Ostatnio pan przewodniczący Bagiński pokazał nam zdjęcia takiego stawu przy Brodwinie, przez który przepływa Felina. Piękne miejsce, nieco zaniedbane. To nie ma znaczenia, bo to jest właśnie urok tego miejsca właśnie dlatego, że tak to wygląda, że tam nie ingeruje człowiek w jakieś mureczki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na pewno jest nadwyrężona ta grobla, na pewno teren Gdyni, gdyńskich lasów i może tutaj znaleźć można poziom do wspólnej aplikacji Gdyni i Sopotu, przy której można byłoby wykonać rzeczywiście tą oczekiwaną przez mieszkańców ulicę Mazowiecką, no oczekiwaną przez kilkanaście lat. Myślę, że tak jak pan powiedział i pan Bendykowski, no wszyscy radni powiedzmy z tego osiedla wspierają ten temat, no i wierzymy, że mieszkańcy dostaną konkretną odpowiedź, bo o to występują dotyczącą sytuacji, kiedy ewentualnie można będzie liczyć na to, że te środki się pojawią już tak finalnie i kiedy będzie można przystąpić do tego remontu, który by zakończył tą całą sferę powiedzmy tego terenu. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. No i udzielam głos teraz panu prezydentowi, mam nadzieję, że ma jakiś pomysł na połączenie z radną Anią Łukaszek. Proszę bardzo, panie prezydencie. Zanim oddam głos pani Łukasiak, to chciałbym powiedzieć, że ja nie powiedziałem, że Artym Kubatok działa w podziemiu, tylko powiedziałem, że organizował świetny festiwal literacki, wersję kanadyjską, który zebrał kapitalne oceny. I
Szkoda, że pan radny się tak słabo interesuje tym, co dzieje się w Sopocie i zapomniał też pan radny Bagiński, przepraszam, Łapiński, bo pan radny Bagiński pewnie nie zapomniał, że to, o czym mówił pan skarbnik, żeśmy zaproponowali oszczędności, państwo byliście na bieżąco informowani o oszczędnościach, wydatkach bieżących. To było prawie 10 milionów złotych w tym roku. Sami żeście państwo to głosowali. Także musi pan trochę bardziej uważać na sesjach, tak? Zdecydowanie. Natomiast co do Leszku, no, do pana Orskiego radnego, no, cieszę się bardzo, że widzisz, że są ronda wyremontowane na Kamiennym Potoku, że ulica Kujawska była robiona, że Kraszewskiego była robiona niedawno, że była robiona Kolberga, że jest Malczewskiego robiona, ale dajcie też trochę innym dzielnicom, tak? Czy dajmy? No tutaj mówiliśmy, będą środki unijne, będziemy remontować, ale na przykład według mnie my taki audyt bardzo dobrze mamy rozeznane, co ma być remontowane w mieście. I ten audyt jest, możecie się państwo z nim na Komisji Inżynierii zapoznać bardzo dobrze. Też ulica Kolejowa według mnie jest bardziej potrzebna do remontu. Natomiast jedna uwaga do pana radnego Łapińskiego. Niech pan nie będzie panem Ziobro, bo miałem o panu większe zdanie niż o panu Ziobro. I taka skandaliczna wypowiedź do radnego Tomasza Lipińskiego jest wielkim skandalem. Po prostu wielkim skandalem. Wiecie, ludzie tam coś mówią, ja mówię. Jeżeli pan chce coś powiedzieć, to niech pan powie to od początku do końca, niech ktoś może się obronić, a nie niech pan nie stosuje metod pana ministra Ziobro, bo to jest skandal zupełny, żeby pan takie rzeczy mówił. Ja zaraz daję panią Anię Łukasiak na telefonie, będzie na głośno mówiący i myślę, że coś powie. Pani Aniu, proszę. Halo? Słychać. Dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że teraz tym razem nie słychać. Dziękuję panie prezydencie za możliwość połączenia. Chciałabym się odnieść do tych kilku wypowiedzi. Po pierwsze, chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu skarbnikowi za to, że ujął tak pięknie kulturę w naszym budżecie, zarówno realizowanym do końca tego roku, jak i przyszłorocznym. Bo tak jak mówiła radna Gosk, Sopot stoi nie tylko turystyką, ale również kulturą. A z turystyki, na turystyce zarabiają mieszkańcy Sopotu, więc jest to pośrednio źródło zarobku dla mieszkańców. Natomiast jeżeli chodzi o organizację kultury, dziękuję bardzo serdecznie wszystkim służbom miejskim za, przepraszam, inwestycjom miejskim za tak sprawne realizowanie. Aniu, wycisz komputer u siebie, proszę. Słucham? Wycisz u siebie komputer. Już? Dobra. Tak, że tak sprawnie wszystkie instytucje kultury miejskiej organizowały działalność poprzez internet, poprzez porozumienia online. Fantastycznie się to rozwija i być może będzie to sprawa przyszłościowa, bo nie wiemy, jak długo się jeszcze pandemia pociągnie, a kultura musi trwać i trwa doskonale. Jeżeli chodzi o natomiast kwestię akcji kuratora, co jest taką uwiera radnego Łapińskiego, to do reszty jego wypowiedzi nie będę się litości odnosiła, coś zostało już powiedziane. Natomiast w tej kwestii powiem tak, po to, żeby zrozumieć, dlaczego art inkubator tak, a nie inaczej działa i będzie działał, trzeba mieć dużą wrażliwość na współczesną kulturę, na tendencje rozwojowe. Tak nie, dziwne byłoby, gdyby taki obiekt wyremontować za tak wielkie pieniądze i nakładem tak ogromnych sił i wysiłku i osób zajmujących się odnowieniem tego wszystkiego, a teraz zostawić budynek pusty i nie realizować jego głównych zamierzeń. Tam będzie realizowana kultura dla następnych pokoleń, bo dość dyktowania młodym ludziom, jak ma ich kultura wyglądać. Niech się wypowiadają ci, którzy ją tworzą, a jak widać z ogólnopolskich środków przekazu, odbiór tej nowoczesnej kultury jest doskonały i jest bardzo duża chłonność i potrzeba w tym kierunku. Dlatego dziękuję bardzo serdecznie pani Joannie Czajkowskiej-Guli i wszystkim realizatorom, Karolinie Niemczyk, również Bałtowskiej, za to, że tak to pięknie odtwarza. Dziękuję, a wszystkim mieszkańcom Sopotu chciałabym życzyć zdrowia, pogody ducha i obyśmy wszyscy dotrzymali spokojnie do końca pandemii.
Dziękuję pięknie. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Panie Prezydencie za pomysłowość, jak zawsze. I oddaję głos Panu Jerzemu Smolarkowi. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Państwo Wiceprezydenci, koleżanki i koledzy radni, a przede wszystkim drodzy mieszkańcy. No, moje wystąpienie już w zasadzie ograniczę do absolutnego minimum, dlatego że Pani Wiceprezydent Magdalena Czarzyńska-Jachim powiedziała bardzo dużo o oświacie i wychowaniu. Ja jako przewodniczący Komisji Edukacji chciałem tylko wyrazić duże zadowolenie z kształtu planowanego na przyszły rok budżetu w dziale oświaty i wychowania. Otóż jestem przekonany, że środki zarezerwowane w tym dziale zabezpieczą możliwość utrzymania roli lidera w regionie w zakresie egzaminów ośmioklasistów i egzaminów maturalnych. Cieszy również fakt, że będziemy mogli realizować na podobnym do roku ubiegłego poziomie zajęcia pozalekcyjne w bardzo szerokiej gamie z zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi włącznie. Niemniej ważnym punktem tego budżetu jest nadal zabezpieczenie wszystkim dzieciom sopockim miejsc w placówkach przedszkolnych. A tak już na koniec podsumowując, chciałem powiedzieć przede wszystkim do nas wszystkich, do mieszkańców, że dobrze jest mieszkać w Sopocie, nie tylko nam dorosłym, ale również naszym dzieciom i wnukom. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I poproszę pana Bartosza Łapińskiego. Proszę bardzo, panie Bartoszu. W nawiązaniu do wypowiedzi pana prezydenta, no, ja chciałem tylko przedstawić sytuację, no bo jeżeli mamy tutaj podczas dzisiejszych obrad dyżurnego etyka, jakim mieni się radny Tomasz Lipiński, no to chciałem mu wskazać, iż ja nie siedzę w moim miejscu pracy, tylko tam pracuję, co również gorąco polecam radnemu Lipińskiemu, żeby zajął się uczciwą pracą zawodową i co pomoże mu być może rozwiązać problemy, z którymi tym, co otrzymujemy od mieszkańców, z którymi się boryka, ponieważ jak Państwo dobrze wiecie, ponieważ wszyscy Państwo otrzymaliście wiadomość od jednej mieszkanek Sopotu, chciałaby rozwiązać kwestie finansowe radnym Tomaszem Lipińskim, który ani nie informuje, iż zarzuty wobec niego formułowane są niezasadne, tylko po prostu milczy. W związku z tym uważam, że Państwa gronie, w gronie radnych Platformy, ta sprawa powinna być jak najszybciej rozwiązana i albo radny Lipiński zaprzeczy tym zarzutom, albo po prostu stanie w prawdzie i tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bym bardzo prosił, żebyśmy na forum publicznym takich rzeczy specjalnie nie poruszali, tym bardziej według mojej wiedzy sprawa jest zakończona i nie ma żadnego problemu. Także tutaj nie bardzo rozumiem, dlaczego drążymy ten temat. Bo po prostu tematu nie ma według mnie. Pani Natalia Pobłocka, proszę bardzo. Jeszcze odnieść się na koniec również do słów pana radnego Bartosza Łapińskiego odnośnie właśnie na przykład danych Eurostatu. Moja refleksja jest taka dość czysta, ponieważ skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Bo skoro wszystko wzrasta, wzrastają przychody, wszystko jest wspaniale, to bardzo bym chciała, żebyście Państwo się zastanowili, dlaczego mamy tak bardzo duży, przepraszam, tutaj akurat synek zaczął płakać, dlaczego mamy tak dużą sytuację właśnie wzrostu w przemyśle, który bardzo cieszy. Wielu analityków wypowiadało się na ten temat, że faktycznie wzrost nastąpił aż większy niż oczekiwano, ale nie było to tak naprawdę dla nich zaskoczeniem takim szokującym, tylko skala wzrostu była zaskakująca, ponieważ branże przemysłowe, które oparły się kryzysowi, są bardzo specyficzne. To jest branża produkcji elektroniki i branża produkcji samochodów. Maszyn również. Wzrosty odnotowano również w kilku innych branżach, ale te osiągnęły tak wysokie wzrosty ze względu na spadek, który nastąpił w tych branżach w czasie pierwszego lockdownu, w czasie wiosny. Branża motoryzacyjna wtedy spadła o prawie 80%.
teraz uzyskała wzrost o 40. Jest to wynik wzrostów przez kilka miesięcy letnich i otwarcie gospodarki w okolicy września, a produkcja elektroniki właśnie stricte i produkcja samochodów nastawione są mocno na eksport, który wzrósł na wysokim poziomie właśnie w czasie tego okresu pandemii, ponieważ jesteśmy krajem wciąż bardzo konkurencyjnym, o konkurencyjnych cenach w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej i od nas się kupuje. Ale z drugiej strony jest całe zestawienie również Eurostatu i innych firm pokazujące, że w branży usługowej, gdzie Polacy właśnie wydają pieniądze, konsumują dobra i no, cieszą się, że nasi zagraniczni sąsiedzi mimo lockdownu kupują elektronikę i samochody, ale nie przekłada się na to na jakby bezpośrednie życie Polaków, ponieważ tutaj warto odnieść się na przykład do analizy rynku pracy w czasie koronawirusa w listopadzie, czyli bardzo świeże dane, większość pracodawców zastanawia się albo nad zmniejszeniem personelu, albo nad próbą utrzymania obecnie istniejącego zespołu w swoich firmach. I liczba ofert pracy w porównaniu rok do roku 2019-2020 w różnych branżach, na przykład w finansach minus 10%, marketing sprzedaży minus 24%, w HR-ze minus 20%. Mogłabym tak wymieniać i wymieniać. Niestety nawet na stronach ministerstwa, gdzie bardzo duże są pozytywne opinie na temat właśnie tego wzrostu i tych danych dotyczących przemysłu. Wszyscy mówią, że grudzień będzie kluczowy i kolejne miesiące nadchodzącego roku i że niestety wszyscy martwią się, że będzie to okres kolejnych spadków, tak jak było w czasie lockdownu, kiedy polska gospodarka straciła 25% ogólnie, a nie jakby poszczególne branże, bo poszczególne branże oczywiście można znaleźć takie, które wzrosły, zwłaszcza na przykład producenci maseczek czy środków ochrony osobistej, oni na pewno nie narzekają na problemy finansowe, ale że całościowo polska gospodarka znowu może pójść w dół ze względu na kolejne ograniczenia, które zostały wprowadzone, zwłaszcza te, które mają nastąpić w okresie od świąt do połowy stycznia, więc no nie byłabym tak skłonna do wyrywania z kontekstu pewnych wartości i mówienia, że tu mamy wzrost i przychodów i tu wzrost przychodów, przypominając jeszcze raz, że wzrost przychodów jest duży, a wzrost wydatków jeszcze większy, co dotyczy ludzi, poszczególnych osób, jak i wydatków samorządowych i budżetowych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I poproszę o głos teraz przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju, pana Grzegorza Wędykowskiego. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja na początku z taką refleksją. Nie chciałem się wypowiadać na temat poruszonych przez pana Łapińskiego problemów jednego z naszych kolegów, ale gdy już to zostało poruszone, to jednak moja uwaga dotyczy to spraw całkowicie prywatnych, niezwiązanych z funkcjonowaniem w Radzie Miasta. Osoba, która przekazała tę informację, nie wiem na ile jest wiarygodna, na ile nie, w związku z tym opieranie się na podstawie jakiegoś listu i komentowanie tego w sposób taki jednostronny i zdecydowany wydaje mi się no co najmniej właśnie nieetyczne. A przy okazji, ja nie wiem, czy pan Łapiński siedzi, czy pracuje w swojej pracy, ale w oświadczeniu majątkowym, w miejscu, gdzie jest miejsce zatrudnienia, nie ma żadnej firmy, nie ma żadnej instytucji, nie ma prowadzonej działalności, tylko co jest wpisane? Rady Miasta Sopotu, tak jakby pan Łapiński wstydził się tego, gdzie pracuje. Wydaje mi się, że w tym miejscu powinno się wpisać. Ja powiem, ja pracuję w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, notabene w Sopocie. Gdzie pracuje pan Łapiński? Ja nie wiem. Jako miejsce pracy podał Rada Miasta Sopotu. Wstydzi się tego, gdzie pracuje. Pan Łapiński również, to też było już podnoszone, bardzo podkreślał wzrost dochodów własnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, tego tak zwanego PIT-u i przywołał tutaj czas, kiedy rozpoczęło rządzenie PiS, bo to
taka była jakby jednoznaczna sugestia z sytuacją aktualną i wspomniał, że gdy w 2015 roku rozpoczęły się rządy PiS-u, to było, ten przychód był na poziomie 73 milionów, w tej chwili jest na poziomie 5, to od razu sugestia, z pewnością jest to bardzo zawyżony poziom dochodów własnych z tytułu PIT, dlatego że no, większość przedsiębiorców polskich jednak pracuje w oparciu o deklaracje składane w ramach PIT-u. Biorąc pod uwagę kryzys, jaki dotyka branżę, czy hotelarską, czy gastronomiczną, czy wiele innych z nią powiązanych, jestem przekonany, że ten dochód z PIT-u w Sopocie będzie znacznie niższy niż ten, który jaki wskazało Ministerstwo Finansów i na podstawie którego te dochody zostały oszacowane również w budżecie miasta Sopotu. A tak przy okazji to, żeby skomentować również te wzrosty z tytułu PIT-u, to ja, udało mi się, bo mieliśmy sporo czasu w ramach prowadzonych dyskusji, ustalić, że na przykład w 2007 roku dochody z tytułu PIT-u to były na poziomie 40 milionów złotych. Wtedy, kiedy po PiS-ie rozpoczęła rządy Platforma Obywatelska. W 2011 roku, po 4 latach rządów Platformy, było to już 60 milionów, czyli wzrost o 20 milionów złotych. W 2015, kiedy kończyły się rządy Platformy, było to 73 miliony. W związku z tym w tym okresie przychód z tytułu PIT-u nastąpił na poziomie ponad 33 milionów złotych. A jednocześnie o tym, co już wielokrotnie wielu przedmówców wspominało, podkreślając, że pan Łapiński tak bardzo konkretnie mówi o wzrostach, o przychodach związanych z funkcjonowaniem współczesnego naszego państwa, to jednocześnie nie wspominał o tych wydatkach. I na przykład poziom wydatków na oświatę z 2007 roku był na poziomie 40 milionów złotych, a w 2021 jest zaplanowany na 91 milionów złotych. Wzrost o 51 milionów złotych. O taką kwotę wzrastają wydatki na oświatę. I te wydatki nie są w żaden sposób, co już było powiedziane przez przedmówców, rekompensowane przez państwo. Pan Łapiński również wspominał o kwestionowaniu przez... Ja nie utożsamiam się bardzo jednoznacznie z wszystkimi decyzjami, jakie podejmuje Platforma Obywatelska, ale to, że członkowie Platformy kwestionują funkcjonowanie programu 500+, jest oczywiście bzdurą. Nikt tego nie kwestionuje, natomiast z pewnością, z korzyścią, również dla osób, które to świadczenie pobierają, byłoby zmodyfikowanie tego programu, chociażby wypłacanie tego dodatku, być może już większego, dla osób, które mają jak najniższe dochody, a nie płacenie tego wszystkim według posiadanych ilości dzieci, dlatego że dostają te pieniądze również osoby bardzo, bardzo zamożne. I teraz jakaś refleksja, która według mnie podsumowuje ten budżet na 2021 rok. Miasto od wielu lat prowadzi bardzo odpowiedzialną politykę finansową. Dzięki temu ma zdrowe finanse, pozwalające na realizację wszystkich zamierzonych celów, szczególnie jeśli chodzi o wydatki bieżące, ale również inwestycje, o których wspominał pan chociażby Skierawski, tutaj z Sztandarowem według mnie programem będzie budownictwo komunalne, którego program na najbliższe kilka lat został wczoraj, czy będziemy, przepraszam, będziemy dzisiaj uchwalali, wczoraj był zaopiniowany. I budownictwo komunalne z pewnością będzie również takim motorem, który według mnie pobudzi ludzi młodych do tego, żeby być w Sopocie i żeby również tworzyć dochód tego Sopotu, który według mnie właśnie, jeśli chodzi o te dochody z PIT-u, to jest stworzone właśnie przez wszystkich mieszkańców. Ale dzięki temu, że te finanse są zdrowe, to możemy realizować, zarówno te mówię inwestycje takie o dużym zasięgu, dużej randze, jak i wszystkie te drobne ulepszenia, które widzimy na co dzień, również zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego, które powodują, że życie w Sopocie staje się coraz lepsze, coraz przyjemniejsze. No i to jest doceniane również przez niezależnych analityków, którzy w ramach jakichś rankingów prowadzonych na forach ogólnopolskich pokazują, że życie w Sopocie zazdroszczą nam ludzie i z innych miast, innych regionów, że mieszkamy właśnie w Sopocie. Ale tym wskaźnikiem, który również w sposób bardzo pozytywny charakteryzuje ten zaplanowany budżet, to jest wskaźnik zadłużenia. On został przytoczony zarówno w komunikacie
Regionalnej Izby Obrachunkowej, jaki jest wskazany w założeniach budżetowych. I tutaj tylko takie dwie cyfry, że przy możliwym zadłużeniu na poziomie 21,4% ten wskaźnik spłaty długu będzie wynosił tylko 7,14%. Ja jestem przekonany, że wiele miast, wiele gmin zazdrości na tej sytuacji, bo my dzięki takiemu poziomowi zadłużenia możemy w każdym momencie przystąpić do realizacji inwestycji, które pojawią się w ramach ewentualnie pozyskanych środków z Unii Europejskiej. Także ten budżet, który będziemy za chwilę głosować, jest budżetem na pewno bardzo zrównoważonym, odpowiedzialnym, zapewniającym realizację przede wszystkim wszystkich wydatków bieżących, ale i co istotne, jest to budżet prorozwojowy, dlatego że inwestycje, które są w nim wskazane, z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju Sopotu. Także dziękuję bardzo, oceniam ten budżet bardzo pozytywnie, chociaż w założeniu pewnych wskaźników, szczególnie jeśli chodzi o dochody z PIT-u, wynikających z założeń Ministerstwa Finansów. A Ministerstwo Finansów, czemu jeszcze tak może to skomentować, czemu przyjęło takie założenia? No, żeby skonstruować budżet państwa, bo bez takich założeń ten budżet byłby bardzo, bardzo źle oceniony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze do głosu zgłasza się pan Tomasz Lipiński. Proszę bardzo, udzielam głosu. Proszę bardzo. Tomasz Lipiński, proszę bardzo. Tomku, udzielam tobie głosu. Nie wiem, czy mnie słyszysz. Halo, halo. Tak, słychać ciebie. Halo. Tomek Lipiński. Jesteś na wizji i słychać ciebie. Nie wiem, czy mnie słyszysz. Halo. Halo. Tak, jesteś słyszalny. Możesz mówić. Halo, halo. Tomek, masz głos. Szanowni Państwo, brak kontaktu z radnym Lipińskim. Myślę, że ten kontakt, nie wiem. Czy Tomku, jeżeli nas słyszysz, proszę jeszcze raz poproś o głos. Może się za drugim razem uda. Tomku, było ciebie słychać, było ciebie widać. Nie wiem, czy nas, czy mnie słyszałeś. Także spróbujmy jeszcze raz, tak? Udzielam tobie głosu. Proszę bardzo. Słychać teraz? Kiwnij głową, Piotrze. Czy mnie słychać? Tak, bardzo dobrze cię słychać. Możesz mówić. Tak, możesz mówić. Mów. Szanowni Państwo, jako mimowolny bohater dzisiejszej sesji, chciałem wyjaśnić, że oświadczyć w sposób jednoznaczny, że nie posiadam żadnych zobowiązań finansowych wobec jakichkolwiek obywateli naszego miasta czy obywatelek naszego miasta. A jeżeli moja działalność, 20-letnia działalność samorządowa jest oceniana na podstawie donosu osób podpisanych pod pewnego rodzaju pismem, to Państwo możecie sami to ocenić. Nie mam sobie nic do. Zerwało połączenie z radnym Lipińskim. Szanowni Państwo, moja taka konkluzja na chyba wygasającej dyskusji, żebyśmy spraw takich naprawdę indywidualnych, drażliwych nie poruszali, tym bardziej, że mówię, no to często są opinie, które nie do końca może są sprawdzone i nie są do końca obiektywne, więc to są strasznie delikatne sprawy. Jeżeli mamy jakieś problemy, nie wiem, z drugą osobą, która być może coś popełniła nie tak jak trzeba, to prośba jest taka, żeby najpierw to załatwiać trochę może w inny sposób, niekoniecznie na forum, bo to grozi nawet jakimiś, nie wiem, sankcjami karnymi, bo się za chwilę będziemy obrażać. Ale jeszcze raz próbujemy połączyć się z panem Tomaszem. Proszę bardzo, panie Tomku, udzielam panu głosu. Bo ja chciałbym jeszcze raz powtórzyć, jednoznacznie oświadczam, że nie mam żadnych zobowiązań finansowych wobec żadnych mieszkańców miasta Sopotu, ani mieszkanych miasta Sopotu. I jeżeli moja działalność 20-letnia samorządowca jest oceniana na podstawie donosów podpisanych przez członków pewnej organizacji, to już nie mam na to komentarzy, a już tak troszkę żartem, jeżeli pan Łapiński mi proponuje jakąś pracę w firmie Energa, chętnie przyjmę.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, w takim razie, jeżeli dyskusja wygasła, była bardzo ciekawa, co prawda rzeczywiście była dyskusja bardzo długa. Też dyskusje były bardzo ciekawe na komisjach, ale myślę, że ja jestem w każdym razie bardzo zadowolony z tych rozmów i tej debaty, no co prawda z tym jednym niepotrzebnym zgrzytem. Szanowni Państwo, w takim razie przechodzimy do głosowania, tak? Czyli wchodzimy w kworum. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo widzicie kworum, potwierdzamy swoją gotowość do głosowania i klikamy w kworum. Czekamy na wszystkich. Jeszcze poprosimy pana Jana Karasowskiego. Pani Ania Łukasiak też jeszcze. Proszę o potwierdzenie. Przez kliknięcie w kworum. Szanowni Państwo, jesteśmy wszyscy gotowi do głosowania. Bardzo mnie to cieszy. W takim razie przechodzimy do głosowania. Proszę o kliknięcie odpowiedniego przycisku. I szanowni Państwo, mamy wynik na tablicach. 16 osób, 16 radnych było za. Wstrzymało się 4. Dziękuję bardzo. Uchwała została zatwierdzona i przeszła. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu 2c, mianowicie w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Sopotu na lata 2020-2026 i poprosimy o zreferowanie panią Jolantę Stelmasiewicz, jest to druk 352. I proszę bardzo, udzielam głosu pani Jolancie Stelmasiewicz. Dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Przedłużony projekt uchwały na kolejne lata 2020-2026 oprócz obowiązkowych elementów wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów zawiera również szeroki opis pomocy kierowanej zarówno do rodzin i osób posiadających już lokale w naszym mieście, jak i do tych, którzy takich lokali jeszcze nie posiadają. W okresie obowiązywania programu planuje się realizację najbardziej ambitnego jak do tej pory programu budowy nowych mieszkań komunalnych. Z tej oferty mieszkaniowej na pewno najbardziej ucieszą się młode rodziny z dziećmi. Na ten cel przewidziano i wytypowano 9 lokalizacji pozwalających na wybudowanie aż 330 mieszkań, około 330 mieszkań za kwotę około 100 milionów złotych. W dalszym ciągu realizowany będzie wdrożony już i bardzo skutecznie działający program oddawania lokali, dużych lokali mieszkalnych do samoremontu. Rozpocznie się również realizacja programu przewidzianego już w bazowej uchwale Rady Miasta pod nazwą Pierwsze Mieszkanie. Zapewniane będą także kolejne lokale mieszkalne dla repatriantów, a dodatkowo dzięki podjętej przez Państwa już uchwale w najbliższym czasie w Sopocie osiedlą się 3 rodziny z Białorusi. Miasto dba i nadal będzie dbać o osoby najbardziej potrzebujące pomocy. W tym względzie przygotowywane będą kolejne mieszkania socjalne do współkorzystania dla kilku najemców. Do wykorzystania pozostaną nam duże lokale mieszkalne, które będziemy chcieli zasiedlać osobami oczekującymi na mieszkania socjalne. Prowadzone będą również działania zmierzające do zamian lokali mieszkalnych. W trosce o ochronę powietrza miasto wspierać będzie finansowo inwestycje polegające na likwidacji pieców węglowych. To tak pokrótce omówiłam plan wieloletni. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękujemy bardzo. Jeszcze prosimy pana Marcina Swierackiego, wiceprezydenta miasta Sopotu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, raz jeszcze.
Z taką wielką radością przedstawiamy Państwu wieloletni program gospodarowania zasobem komunalnym, bo przedstawiamy Państwu bardzo ambitny program. Program realny i naszą ambicją jest zrealizowanie go w 100%. Ale nawet jeżeli byśmy zrealizowali go w 70%, to naprawdę będzie to, no nie chcę mówić, że epokowa zmiana, ale bardzo jakościowa i bardzo duża. Tutaj warto zapamiętać sobie jakby trzy liczby. Pierwsze to ponad 100 milionów złotych na budownictwo komunalne. Kolejna liczba to 330 mieszkań komunalnych i socjalnych oraz jakby 10 różnych zamierzeń, programów, celów, które zrealizują czy pozwolą nam jakby w dobry sposób realizować politykę mieszkaniową. Szanowni Państwo, najbliższe czasy to lata ubiegną jakby pod egidą budownictwa komunalnego. Ale to też wynika z pewnego doświadczenia, wynika to z diagnozy, wynika to z pewnych działań. Głęboko wierzę, że na koniec tej kadencji będziemy bardzo daleko zaawansowani, jeśli chodzi o budownictwo komunalne i realizację programów mieszkaniowych. Tutaj też trzeba uczciwie oddać temat, że ja liczę bardzo, czy liczymy wspólnie, bo to jest nasze wspólne dzieło, na wsparcie ze strony budżetu państwa, wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego, który zamierza również wspierać budownictwo mieszkaniowe. Myślę, że w tym przypadku to będzie zasada win-win, wszyscy wygramy. My jako, znaczy nasi mieszkańcy, my jako samorząd i państwo polskie, gdzie wspólnie uda nam się wybudować bardzo pokaźny zasób mieszkaniowy. Chciałbym, żebyście jeszcze Państwo tylko jedną rzecz zapamiętali. Średnio w Polsce gminy budują niecałe jedno mieszkanie komunalne rocznie. Proszę zauważyć, najbliższe lata, najbliższe 6 lat planujemy wybudować 330 mieszkań. Jaka to jest skala? Dziękuję bardzo i liczę na Państwa wsparcie w realizacji tego ambitnego i trudnego planu. Tutaj chciałem też podziękować dla Pani Naczelnik, dla całego zespołu, który przygotował ten program. Myślę, plan. Jest to dobrze przygotowany, przemyślany materiał. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja tylko sobie pozwolę na krótką dygresję. Pamiętam, jak mój brat zawsze mówił, brat ekonomista, który zawsze mówił, że gospodarka, budownictwo mieszkaniowe zawsze jest takim kołem zamachowym dla gospodarki i być może tutaj akurat nasze państwo idzie w dobrym kierunku, żeby wesprzeć właśnie tego typu budownictwo. Proszę Państwa, jeśli chodzi o opinię komisji, Komisja Gospodarki Komunalnej głosowała jednogłośnie za przyjęciem tego projektu uchwały i również Komisja Strategii i Rozwoju też opinia była jednogłośnie za. I przystępujemy do sprawdzenia kworum. Proszę o kliknięcie kwadratu kworum, aby potwierdzić swoją obecność i możliwość zagłosowania nad tym bardzo ważnym, historycznym i historyczną uchwałą. Prosimy pana Tomasza Lipińskiego jeszcze. Tomasz Lipiński jeszcze został nam do potwierdzenia obecności na tym głosowaniu. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o kliknięcie odpowiedniego przycisku. Szanowni Państwo, 19 radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, więc zagłosowaliśmy jednogłośnie. Dziękuję bardzo i przechodzimy do następnego projektu uchwały. Jest to druk 353 w sprawie ustalenia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Sopocie przy ulicy Alei Niepodległości 650A, Alei Niepodległości 650B, Alei Niepodległości 654A i Alei Niepodległości 654A, stanowiących własność gminy miasta Sopotu i ponownie referuje pani Jolanta Stelmasiewicz.
Momencik, jeszcze tutaj pan Piotr Kurdziel, wniosek formalny. Proszę bardzo. Piotrze. Ja mam takie pytanie, czy przeoczyłem coś, ale nie dopuściłeś w ogóle do dyskusji na temat poprzedniej uchwały. O, przepraszam, ale to może zagłosowaliśmy. Myślę, wydaje, że tutaj chyba tyle na komisjach było mówione, ale rzeczywiście mój błąd. Przepraszam, jeżeli ktoś by chciał w tej materii zabrać teraz głos, tak, przy omawianiu tego druku, to jak najbardziej prosimy. No ja się cieszę, że przegłosowaliśmy to jednogłośnie, więc chyba nie było tutaj jakichś większych, nie wiem, problemów, ale jeżeli jest ktoś, kto z Państwa by chciał zabrać głos, to bardzo bym prosił w tym punkcie, w tym omawianiu już następnego druku. Piotrze, dziękuję bardzo, uczymy się na błędach. Udzielam głosu w takim razie jeszcze raz pani Jolancie Stelmasiewicz. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, dobiega końca realizacja kolejnej już inwestycji związanej z budownictwem komunalnym. Stąd konieczność podjęcia regulaminu wynajmowania budowanych mieszkań. Przedłożony Państwu projekt regulaminu jest bardzo zbliżony do dotychczasowych regulacji w tej materii. Omówię pokrótce kilka kluczowych dosłownie zmian, które odbiegają od regulacji dotychczasowych. W przedłożonym Państwu dokumencie z budynków, które są budowane, wyłączone mogą zostać lokale mieszkalne, które będą przeznaczane dla potrzeb repatriantów oraz na realizację listy osób zakwalifikowanych do wymiany lokalu z terenów przewidzianych pod inwestycje miejskie. Ze zmiany również uściśliliśmy dokumenty, które należy złożyć związane z zeznaniami podatkowymi i uzupełniliśmy to również o zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w wysokości dochodu za lata podatkowe 2018-2019. I również o informacje z Urzędu Skarbowego, czy wnioskodawca w okresie ostatnich 5 lat był płatnikiem podatku dochodowego w Sopocie. To pozwoli również na potwierdzenie i udokumentowanie przede wszystkim 5-letniego okresu zamieszkiwania w Sopocie. W punktacji, jeśli chodzi o punktację wniosków, dodane zostały dwa elementy. Będziemy chcieli punktować jednym punktem wnioskodawcę oraz osoby pełnoletnie zgłoszone do wniosku rozliczające podatek dochodowy w Sopocie w okresie ostatnich 5 lat i również chcemy punktować dwoma dodatkowymi punktami wnioskodawców, którzy pomimo spełnionych kryteriów bezskutecznie ubiegali się o przyznanie lokalu w poprzednich edycjach mieszkań oddawanych do samoremontu i do nowego budownictwa. To takie w zasadzie najbardziej kluczowe zmiany. Bardzo poproszę o podjęcie uchwały. Dziękujemy bardzo. Jak już wspomniałem, proszę Państwa, jeżeli ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w stosunku do poprzedniej uchwały, czyli druku 352, jak najbardziej, bardzo przepraszam, moja wina, ale obecnie jesteśmy i omawiamy druk 353. To za chwilę, natomiast jeśli chodzi o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, jest opinia pozytywna jednogłośnie. Do głosu zgłasza się pan Zbigniew Duzinkiewicz. Proszę bardzo. Dzień dobry, czy mnie słychać? Tak, słychać i widać. Ja mam takie informacyjne rzeczy odnośnie regulaminu, który jest załącznikiem do tej uchwały. Ponieważ wydaje mi się, że na przyszłość powinniśmy się zastanowić nad jednym i tak samym traktowaniem gospodarstw w rozumieniu małżeństwa z dzieckiem bądź dziećmi, tak samo punktować jak gospodarstwo osoby wychowującej dziecko bądź dzieci. A tak samo moje zdanie jest, iż powinniśmy więcej punktować osoby, które zamieszkują w budynku komunalnym przeznaczonym do rozbiórki oraz osoby, które mieszkają na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale w budynku prywatnym. I znacznie więcej punktować osoby, które dłużej mieszkają
w Sopocie. W związku z tymi moimi uwagami będę się wstrzymywał od głosu w tej uchwale. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I poprosimy panią Grażynę Czajkowską. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja mam krótką uwagę dotyczącą paragrafu 10, w którym mowa jest o wysokości dochodów uzyskiwanych przez wnioskodawców. Wielokrotnie spotykałam się z pytaniem ze strony osób, które zachęcałam, żeby zapoznały się z tego typu, z tymi regulaminami też tworzonymi do już wcześniej oddanych mieszkań. Co to znaczy dochód, brutto czy netto? Tak, żeby prosiła, żeby w uchwale było doprecyzowane, bo to jest pierwsze pytanie, które pada ze strony osób starających się o taki lokal. Młode osoby pracują nie tylko na umowę o pracę, gdzie no, operują kwotami netto, ale są też inne formy zatrudnienia i to jest istotne, żeby było precyzyjnie określone, co to jest za kwota. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan prezydent Marcin Skierawski, proszę bardzo. Raz jeszcze dzień dobry państwu. Odpowiadając na ostatnie pytanie, jeśli chodzi o dochód, to jest bardzo precyzyjnie określone, ponieważ w paragrafie drugim, w punkcie trzecim jest informacja, jest jakby słownik i w tym słowniku czytamy. Dochodzie należy przez to rozumieć dochód w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych i tam bardzo dokładnie jest wyjaśnione, co to jest dochód, z tego względu, że mamy najróżniejsze dochody i osoby, państwo radni, którzy pracowali z administracją pana prezydenta przy rozpatrywaniu wniosków wiedzą, z jakimi spotykamy się różnymi sytuacjami. Inne jest opodatkowanie w krajach Unii Europejskiej, inne jest opodatkowanie w krajach, na przykład w Norwegii, inne jest opodatkowanie mamy dochody osób, które nie pracują w Europie albo mają dochody spoza Europy, więc tak naprawdę to jest bardzo precyzyjnie tam wyjaśnione, dlatego jeśli mówimy dochód, to dochód w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Jeśli chodzi, my tutaj też mieliśmy taką długą rozmowę, dobrą rozmowę z panem radnym Duzinkiewiczem. Też umówiliśmy się, że w przyszłości też będziemy na ten temat rozmawiać. Jest to regulamin, który odnosi się tylko do budynków obecnie budowanych przy Alei Niepodległości. Natomiast myślę, że niedługo rozpoczniemy budowę, czy mamy zaplanowane pieniądze na budowę przy ulicy 3 Maja, więc będziemy ten ulepszać regulamin, zmieniać, udoskonalać, tak jak teraz. Po każdym naborze mamy pewne doświadczenia, które chcemy wprowadzić. Taka mała uwaga, my nie mamy dzisiaj żadnego budynku, który jest przeznaczony do rozbiórki ze względu na stan techniczny. Dlatego też no, ten zapis, o którym mówił pan radny Tuchnikiewicz, byłby trochę martwy z tego względu, że dzisiaj takiej sytuacji nie ma i przez najbliższy czas nie będzie. Natomiast my tutaj w tym przypadku mamy pewne wyłączenia, że nie wszystkie mieszkania oddajemy jakby tak zwane do konkursu, reszta też będą zaplanowane pod tereny inwestycyjne, więc ten element jest tutaj uwzględniony. A także mieszkańcy Sopotu, którzy na przykład mieszkają na podstawie decyzji administracyjnej, to oni i tak są już bardzo uprzywilejowani, bo po pierwsze mają 10 punktów za zamieszkiwanie w Sopocie, 9 punktów za to zamieszkają na podstawie decyzji, więc mają tak naprawdę już 20 punktów, czy 19 punktów na starcie. Dodatkowo jeszcze wszystkie osoby, które mieszkają na podstawie tej decyzji, rozumiem, że mieszkają i rozliczają się z podatków w Sopocie, więc one również mają tam poszczególne punkty za to, więc takie uwzględniliśmy potrzeby takich osób i te osoby na starcie mają już, są bardzo uprzywilejowane. Natomiast to była bardzo dobra rozmowa i myślę, że w przyszłości będziemy ją kontynuować i można też to udoskonalać każdy kolejny regulamin. A teraz bym bardzo Państwa poprosił o przyjęcie tego regulaminu, abyśmy mogli rozpocząć nabór już w styczniu i ma on trwać do marca. Tutaj ze swej strony też zachęcam Państwa, jakby, no bo Państwo też macie kontakt z innymi osobami, my też będziemy zapraszali, zachęcali do składania wniosków, no ale tą informację już tak naprawdę można kolportować i zachęcać osoby do składania wniosków. Dlaczego? Bo warto, są to komfortowe mieszkania i zawsze warto mieszkać w Sopocie, jak to mówił brat jednego z radnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja tylko dopowiem jeszcze, że rzeczywiście regulamin, tak jak pan prezydent powiedział, często zmieniamy. No, jest to tak zwana polityka mieszkaniowa Sopotu, jesteśmy elastyczni. Pani Grażyna Czajkowska, ad voce, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No ja wyraziłam uwagę praktyczną i rozumiem wyjaśnienia, ale odnoszenie się w regulaminie do ustawy o dodatkach, przewołując dziennik usta i tak dalej, no nie wszyscy mieszkańcy są na tyle dobrze wykształceni i biegli w przepisach prawa miejscowego i krajowego, jak tu państwo radni czy urzędnicy, i im jest trudno w ogóle znaleźć taką pozycję, więc może, nie wiem, jakieś inne wyjaśnienie, czy jakiś ukłon w stronę ludzi, którzy mają mniejszy zasób wiedzy, żeby mogli łatwiej dowiedzieć się z regulaminu, czy ich dochody kwalifikują się na możliwość startowania w konkursie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Udzielę teraz głosu panu prezydentowi, mam nadzieję, że też właśnie w tej materii. Proszę bardzo. Pan Marcin Skieracki. Szanowni państwo, dla nas, jak pracujemy, to te regulaminy wydają się proste i przejrzyste, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że nie dla każdego tak jest. Dlaczego? Dlatego zapraszamy każdego i też proszę poinformować z państwa radnych, że jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to czy urzędnicy z wydziału lokalowego służą pomocą, one też informują, tłumaczą. My też zawsze bardzo długi czas trwa element, po pierwsze składania wniosków, proszę zobaczyć, że to jest styczeń, luty, marzec, to jest bardzo dużo, spory czas. Też jest taka sytuacja, że zawsze można zadzwonić do poszczególnych osób i wtedy każdy uzyska szczegółową informację, jakie dokumenty należy dostarczyć. Proszę też zauważyć, że i tutaj też państwo radni macie doświadczenie w tym, że obrady komisji weryfikacyjnej, które weryfikuje wnioski, też trwają kilka miesięcy, z tego że my prosimy o uzupełnienie, wyjaśnienie, dołożenie dodatkowych dokumentów i wydaje się, że każda osoba, która potrzebuje wsparcia fachowego, pewnej konsultacji, otrzyma je. Ja też jestem urzędnikiem, ale spotykałem się z wieloma osobami, mieszkańcami, którzy też prosili o wyjaśnienie, odpowiedzi, zawsze też posiłkowałem się merytorycznymi pracownikami. Służymy wsparciem w tej materii. Dziękuję bardzo. Poproszę pana Grzegorza Wędkowskiego teraz o głos. Proszę bardzo, panie Grzegorzu. Dziękuję bardzo. Oczywiście to, co powiedział pan prezydent, jakby dla mnie jednoznaczne. W sytuacji, gdybym ja był osobą ubiegającą się o mieszkanie, to nawet jeśli bym tego regulaminu sam nie potrafił zrozumieć, to z pewnością poruszył niebo i ziemię, żeby dopytać się, dowiedzieć, czy od pracujących w Urzędzie Miasta, czy też od rodziny, żeby dowiedzieć się, jakie zapisy, jak rozumieć te zapisy, aby no skorzystać z możliwości dostania tak naprawdę mieszkania w Sopocie, no bo zdajemy sobie sprawę, jakie to jest dobro, szczególnie tak jak powiedziałem na początku w Sopocie. Ja przy okazji taką małą refleksję, właśnie nie dyskutowaliśmy na temat tej polityki mieszkaniowej na te najbliższe lata i taka refleksja. Pamiętam budynek komunalny, który był pobudowany jako pierwszy po przemianach ustrojowych. To był budynek przy Malczewskiego, teraz na początku przy wjeździe dalej niepodległości po prawej stronie, przy przystanku autobusowym. Pamiętam, jakie to było wydarzenie. Tam było, no nie wiem, 20 mieszkań. Część z tych mieszkań notabene zostało sprzedana na wolnym rynku, żeby sfinansować budowę tego budynku, ale było to wydarzenie, można powiedzieć, epokowe jak na tamte czasy. Tutaj mamy program zakreślony na kilka lat z ambitnym planem budowy tylu mieszkań. Ja jestem podekscytowany, że ten plan jest możliwy do realizacji, bo taka ilość mieszkań, proszę zwrócić uwagę na jedno, na informacje zawarte w tej między innymi polityce,
dotyczące budowy mieszkań w ogóle w Sopocie od 2015 roku, czyli tej ilości wydanych pozwoleń na budowę mieszkań, to jest 560 lokali, z tego podkreślam, 92 to lokale komunalne. Jakby też zadaję kłam takiemu powszechnej opinii, że w Sopocie budują tylko deweloperzy. To jednak jest spory udział miasta w budownictwie mieszkań. Też trzeba podkreślić, że te mieszkania, które budują deweloperzy, wśród tych mieszkaniach mieszkają również Sopocianie. To, że część tych mieszkań jest kupowana pod inwestycje, to jasne. Tak się dzieje się wszędzie, we wszystkich miastach, które są atrakcyjne, czy turystycznie, czy historycznie. Natomiast zdecydowana większość tych mieszkań pobudowanych również przez deweloperów zamieszkała jest przez Sopocian, którzy tutaj płacą podatki, którzy również tworzą budżet Sopotu poprzez płacenie tych podatków. Ale jaki zrobić krok, bo po Małopolskiego to były lokalizacje przy Alei Niepodległości, przy 3 Maja, przy Wieśnicy, teraz powtórnie przy Alei Niepodległości. Naprawdę buduje się dużo i to, co powiedział pan prezydent, ja bym nawet przeliczył może tych ilość pobudowanych mieszkań nie w skali bezwzględnej, ilości bezwzględnej, ale w stosunku do mieszkańców. Wtedy by się okazało, że ten wskaźnik jest jeszcze bardziej imponujący. Także tylko przyklasnąć, żeby te plany udało się zrealizować. A co do jeszcze do tego regulaminu, o którym teraz dyskutujemy, to przy każdym takim regulaminie zawsze były jakieś wątpliwości, jakieś pomysły, był on ulepszany również na podstawie głosów mieszkańców, tych ubiegających się o te mieszkania, którzy zgłaszali swoje jakby uwagi i każdy z tych regulaminów wnosił albo coś nowego, albo też potwierdzał intencje, które zostały w nim zawarte jako słuszne. W związku z tym ja nie jestem przekonany, że również ten regulamin, który będziemy za chwilę głosować, jest jak najbardziej obiektywny i dający jednakowe szanse wszystkim tym, którzy będą starali się o mieszkanie w Sopocie. Jak podkreślam, w Sopocie, gdzie każde mieszkanie to skarb. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I pan prezydent Jacek Karnowski, proszę bardzo. Ups. Prosimy o mikrofon. Panie prezydencie, jest pan wyciszony. Nadal nie słychać, panie Jacku, pana. Panie prezydencie, prosimy zwiększyć głos, podregulować. Teraz widać, widzimy. No, teraz bardzo dobrze, teraz rewelacyjnie. Ja się bardzo cieszę, że się zgadzam z panem Grzegorzem Wędykowskim, tu szczególnie, że ale także z radnymi opozycji, co ciekawe, bo proszę państwa, mamy wspaniały program rzeczywiście mieszkaniowy, bardzo rozległy i powiem szczerze, że gdyby nie dotacje rządowe, które zostały zaczęte jeszcze za czasów Platformy, ale prawdę mówiąc teraz i PSL-u, a teraz PiS je zwiększył, to też trzeba pochwalić w tym wypadku rząd PiS, co robię niezwykle rzadko, to pewnie by nam się nie udało takiej ilości budować albo nie moglibyśmy robić innych rzeczy. Mam nadzieję tylko, że nie będzie to rozdawane według uznania, bo tylko jak dotychczas, według po prostu potrzeb poszczególnych gmin. W przeciwieństwie do programu Mieszkanie Plus jest to bardzo dobry ten program dopłat z BGK-u i zgadzam się trochę z panem Skwierawskim, że ten regulamin no, dla laika jest mało jasny i czytelny, bo dla mnie też. Uczciwie. Ja się też muszę w to wdrożyć, przeczytać, poświęcić temu 2 wieczory, no ale jak z drugiej strony chcemy dać ileś wag i dać jakieś kryteria w przeciwieństwie do rządu, których nie dał żadnych, jak myśmy starali o inwestycje, żadnych kryteriów, ale i także widać, że te mniejsze gminy też nie spełniły, no bo kryterium było tylko polityczne, no to jak są kryteria, no to je trzeba szczegółowo zapisać i z tego się bardzo cieszę, że są takie kryteria i muszę powiedzieć też może tutaj nie wypada, żebym chwalił tak swoich zastępców, czy pani prezydent, czy pana prezydenta, ale muszę powiedzieć, że od kiedy ten Kaszub z Wiela zajmuje się gospodarką mieszkaniową, tych skarg jest dużo mniej na przyznawanie mieszkań. Nie wiem, czy go tak dobrze państwa komisja mieszkaniowa pilnuje, czy tak, ale zdecydowanie tych
spraw jest mniejszych i tak jak pani prezydent świetnie sobie radzi w czasie pandemii, właśnie stała się taką twarzą walki z pandemią w Sopocie, tak tutaj nasz kolega, pan prezydent bardzo dobrze w tej gospodarce mieszkaniowej sobie radzi i z tego bardzo się cieszę i przy okazji dziękuję państwu za głosowanie za budżetem. Także trzymajmy kciuki, żeby to nam wszystko wyszło i wtedy rzeczywiście będzie fajnie, a jeszcze jedną rzecz powiem, bo tak się mówi, że myśmy popełnili błędną politykę, żeśmy sprzedawali mieszkania. Proszę państwa, jak myśmy jako zarząd miasta jeszcze, czy jako prezydent potem dawali obniżki na mieszkania, to radni wszystkich opcji krzyczyli, więcej obniżek, więcej, sprzedawajmy taniej. Na końcu się okazało, że była kupa cwaniaków, jednych nawet żeśmy z pewnego obiektu sportowego, którzy po prostu się na tym wzbogacili. To było całe nieszczęście naszego miasta. Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Wędykowski, jeszcze raz, proszę bardzo, panie Grzegorzu. Przepraszam, chyba nie wyłączyłem łapki po prostu, także nie mam więcej do dodania. Rozumiem. Szanowni państwo, przypominam, że Komisja Gospodarki Komunalnej jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie ten projekt budżetu, druk 353. No i przystępujemy do sprawdzenia kworum. Potwierdzamy, że chcemy brać udział w tym głosowaniu nad tym projektem uchwały. Jeszcze czekamy na pana Tomasza Lipińskiego, co by potwierdził swoją obecność na tym głosowaniu. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę wybrać odpowiednią ikonkę i kliknąć. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, 18 osób, 18 radnych było za przyjęciem tego projektu uchwały. Jedna osoba się wstrzymała, więc stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do następnych uchwał. Druk 2E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Podgórnej w mieście Sopocie. Druk 354 i referuje pani Dorota Ławrynowicz. Pani Doroto, oddaję pani głos, proszę bardzo. Szanowni państwo, przedłożony projekt uchwały obejmuje powierzchnię około ponad 2 hektary i położony jest w rejonie ulicy Podgórnej. Obejmuje zabudowę po obu jej stronach. Od wschodu ograniczony jest ulicą Wejherowską, od północy ulicą Józefa Kraszewskiego. W tym obszarze obowiązuje już plan miejscowy z 2012 roku o symbolu M202. Obszar planu częściowo jest własnością gminy, częściowo jest własnością prywatną. Jeżeli chodzi o zespół urbanistyczno-krajobrazowy wpisany do rejestru zabytków, jest to strefa B, ochrony otoczenia, ograniczenie gabarytu. Oraz w całości strefa B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot. Studium obowiązujące dla jednostki strukturalnej M2 Kamienny Potok przewiduje funkcję dominującą mieszkalnictwo i uzupełniającą usługi. Przystąpienie do opracowania planu wynika z konieczności rozszerzenia zakresu przeznaczenia części obszaru i wzmocnienia ustaleń dla ochrony przyrody w miejscu, które ma być zainwestowane. Niezbędna jest również weryfikacja zapisów obecnie obowiązującego planu i dopasowanie ich do wymagań prawnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Opinia Komisji Rozwoju i Urbanistyki jest jednogłośnie pozytywna. Kto z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Proszę bardzo, pan Jan Karasowski. Mamy problem z połączeniem z panem Janem. Panie Janie, proszę nie rezygnować, proszę jeszcze raz próbować się z nami połączyć, a tymczasem poproszę o głos pana prezydenta, pana Jacka Karnowskiego. Proszę bardzo. Proszę państwa, no nie będę ukrywał, że
ten projekt planu taki otwiera trochę też inne spojrzenie nasze na planowanie i to apel do radnych, dlatego że wydawałoby się, że może nie powinniśmy tej zmiany robić, ale jak patrzymy, że na tej działce obumarło kilka drzew i mamy trochę obawy o następne drzewa, bo zamierzenia tego, który chciał tam budować, ja jestem za tym, że ludzie budowali oczywiście, nie ma problemu, no były dość rozległe takie, żeby wyciąć inne drzewa. Zwrócił się do nas z taką prośbą, myśmy odmówili. Sprawa jest w Ministerstwie Środowiska. Wobec tego mieszkańcy, którzy ewidentnie mówią, że drzewa były podtrute, no niestety badania bardzo trudne tego nie wykazały. Stąd też podjęliśmy taką decyzję o przystąpieniu do tego planu, żeby jednak ściśle określić, co może być wbudowane na tej działce, tak żeby dużą część zieleni zabezpieczyć i zachować. Ja jeszcze rozumiem, bo rzeczywiście nie jest taka dyskusja na temat drzew, że jest budowana jakaś funkcja społeczna i wtedy no trudno, trzeba czasami wyciąć drzewo, trzeba je przesadzić, posadzić inne drzewa nowe, wtedy no jest to zrozumiałe, tak, czy rozbudowujemy cmentarz w lesie, chociaż się staramy wtedy drzew nie wycinać, czy budowaliśmy schronisko dla zwierząt, czy ktoś buduje chociażby szpital, tak, no to są to inne sytuacje. Czy też chodzi o wycinkę drzew owocowych i wtedy bierzemy nasadzenia zamienne, chociaż staramy się, żeby to było jak najmniej drzew i tak dalej. Natomiast w tym wypadku ewidentnie jest to taki, będziemy musieli na to po prostu bardzo zwracać uwagę teraz przy planowaniu, to jest domena oczywiście radnych i tu radnych też proszę, niestety robić inwentaryzację zieleni na takich działkach, gdzie jeszcze można coś budować, bo zapędy, tu się zgadzam z wieloma radnymi, także z radną Czajkowską, zapędy są duże i mówię, jak to jest właśnie to, co mówiła pani prezydent, taka zabudowa, która prowadzi do urządzenia terenu, no na przykład zobaczcie państwo, że ostatnio Hestia urządziła bardzo pięknie teren zielony naprzeciwko swojej siedziby, czy też Dorako za hotelem bardzo pięknie, to co mówiła pani prezydent, ten teren wykonało, uporządkowało, tam robimy ogród sensoryczny z budżetu obywatelskiego. No to rzeczywiście są takie dobre przykłady, ale są niestety też przykłady bardzo złe, chociażby działka nad morzem, jedna, gdzie też mieliśmy sprawę usychania drzew. Przy okazji chciałbym powiedzieć, że to co pan Fułek się pytał, czy na innej działce, co obok był kemping, też nie było, to tam wyszło na to po badaniach, a to robiła niezależna instytucja, że nie było żadnych sytuacji z zatruciem jakiegokolwiek drzewa. Także tutaj mamy taki nowy rozdział w planowaniu przestrzennym, trochę ochrona zieleni, bo rzeczywiście mamy oto taki przypadek, że przychodzi bardzo często projektant do mnie albo inwestor mówi, ja bardzo szanuję drzewa i mam tak pięknych i dużo u siebie na działce. U siebie na działce tak, ale obok na działce albo tam, gdzie buduję, to już nie bardzo. Także tutaj chciałem powiedzieć, dlaczego tak naprawdę przystępujemy do tego planu. Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Czy ktoś chciałby zabrać głos jeszcze? Jeżeli nie widzę, szanowni państwo, przechodzimy do sprawdzenia kworum. Proszę o kliknięcie kwadratu kworum, aby potwierdzić swoją obecność. Pan Bartosz, jeszcze czekamy na potwierdzenie kworum i pana Tomasza Lipińskiego, tak samo. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania za podjęciem uchwały druk 354. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o kliknięcie odpowiedniego przycisku. Szanowni państwo, uchwała została przyjęta jednogłośnie, 18 radnych było za przyjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego druku.
który również zreferuje pani Doreta Ławrynowicz, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej położonej na zachód od ulicy Bitwy pod Płowcami w mieście Sopocie, druk 355. I prosimy panią Dorotę jeszcze raz. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, obszar proponowany do objęcia opracowaniem ma powierzchnię 23 hektarów. Obejmuje teren położony na zachód od ulicy Bitwy pod Płowcami razem z pasem drogowym tej ulicy. Na północy graniczy z ulicą Polną, na zachodzie ze Skarpą i od północy sięga do ścieżki pieszo-rowerowej, która prowadzi od Ergo Areny do strony morza. W tym obszarze obowiązują trzy plany miejscowe, w tym jeden R303 z 2000 roku, R305 z 2003 roku i R304 z 2005 roku. Obszar objęty opracowaniem jest częściowo własnością miasta Sopotu, częściowo własnością prywatną. Położony jest w strefie B ochrony otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego wpisanego do rejestru zabytków i w części jest to strefa ograniczenia gabarytu, a w części ochrony krajobrazu. Natomiast w całości jest to strefa A1 ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot. Studium dla tej jednostki przewiduje funkcję dominującą rekreacja, lecznictwo uzdrowiskowe i specjalistyczne. Przystąpienie do prac nad zmianą planu podyktowane jest koniecznością wzmocnienia funkcji uzdrowiskowej w mieście Sopocie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Jeszcze prosimy pana prezydenta Marcina Skierowskiego. Proszę bardzo. Jeżeli pani Dorota zreferowała uchwałę, to nie mam nic dodania, tylko zachęcam państwa do głosowania. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, Komisja Rozwoju i Urbanistyki, jak już pewnie wspomniałem, jeżeli nie, to jeszcze raz przypominam, głosowała pozytywnie, zaopiniowała projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej materii? Jeżeli nie widzę, przystępujemy do sprawdzenia kworum. Proszę o kliknięcie kwadratu kworum. Potwierdzamy swoją obecność i gotowość do głosowania. Pan Jerzy, pan Piotr Kurdziel, pan Bartosz, pan Jarosław. Bardzo prosimy o potwierdzenie chęci brania udziału w tym głosowaniu nad tym projektem uchwały. Klikamy w kworum, przypominam. Pani Anna, pan Bartosz i pan Jarosław. Trzy osoby jeszcze, czekamy. Pan Bartosz i pani Ania. Przystępujemy do głosowania za podjęciem uchwały druk 355. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o kliknięcie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 18 radnych było za przyjęciem tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. I szanowni Państwo, przechodzimy do tych spraw, które wnieśliśmy do porządku obrad. Te trzy projekty będzie referował pan Piotr Kurdziel, przewodniczący Komisji Skargi Wniosków i Petycji. I pierwsza sprawa mówi o przekazaniu do rozpatrzenia według właściwości petycji druk 356. Proszę bardzo, panie Piotrze. Proszę pana Piotra o prośbę o udzielenie głosu. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Dziękuję. Druk numer 356, uchwała Rady Miasta Sopotu w sprawie przekazania do rozpatrzenia według właściwości petycji pana, tu inicjały MW. W paragrafie pierwszym, nie będę czytał uzasadnienia, postanawia się przekazać petycję pana MW z dnia 10 grudnia 2020 roku do rozpatrzenia według właściwości Radzie Ministrów
RP i ministrowi zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej materii? Nie widzę. Jeżeli nikt nie chce zabrać głosu, w takim razie przystępujemy do sprawdzenia kworum. Potwierdzamy obecność. Jeszcze poprosimy pana Orskiego. I przystępujemy do głosowania za podjęciem uchwały druk 356. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o kliknięcie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że głosowaliśmy jednogłośnie, 19 radnych było za. Dziękuję bardzo i przechodzimy od razu do następnego druku, druk 357 i ponownie prosimy pana przewodniczącego Komisji Skargi Wniosków i Petycji, pana Piotra Kurdziela. Proszę bardzo. Petycja o tej, druk numer 357, petycja, dokładnie taka sama treść. W paragrafie pierwszym tak samo, takie samo uzasadnienie i taki sam wniosek Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Postanawia się przekazać petycję pana inicjały PS z dnia 14 grudnia 2020 roku do rozpatrzenia, według właściwości Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministrowi Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do sprawdzenia kworum. Potwierdzamy swoją obecność. Pan Jerzy, pan Kruski i pan Orski. Pan Jerzy, pan Petkowski i pan Orski, jeszcze prosimy o potwierdzenie. Pan Jerzy, pan Orski. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania za podjęciem uchwały druk 357. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o kliknięcie. Pani Ola Gosk, dziękuję bardzo. Podobnie jak poprzedni projekt uchwały, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie, 18 radnych było za. Dziękuję bardzo i przechodzimy do punktu trzeciego. Rozpatrzenie skargi na działalność prezydenta. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność prezydenta miasta Sopotu. Jest to druk 358. Referuje ponownie pan Piotr Kurdziel, przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków i Petycji. Proszę bardzo. Wzywała skargę na działalność prezydenta miasta Sopotu i w paragrafie pierwszym, postanawia się uznać za bezzasadną skargę mieszkańca Sopotu z dnia 13 maja 2020 roku wniesioną w dniu 3 września 2020 roku na działalność prezydenta miasta Sopotu z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Nie widzę chętnych do zabrania głosów. W takim razie przystępujemy do sprawdzenia kworum. Został pan Orski i pan Jerzy. Pan Jerzy i pan Lesław Orski. Prosimy jeszcze o potwierdzenie obecności na tym głosowaniu. Przystępujemy do głosowania za podjęciem uchwały druk 358. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o kliknięcie.
Dziękuję bardzo. Ponownie jak poprzednie projekty stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 17 radnych było za przyjęciem tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na tym wyczerpaliśmy porządek obrad, jeśli chodzi o podjęcie uchwał. Przechodzimy do czwartego punktu, wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w wolnych wnioskach? Widzę Pani Prezydent, Pan Jarosław Kępa. Pani Prezydent, proszę bardzo. Dzień dobry, jeszcze raz. Ja chciałam tylko tak informacyjnie powiedzieć na temat szczepień. Głośno. Rozmawialiśmy, jak Państwo wiedzą, tam nie wszędzie jakby były podmioty medyczne chętne do realizacji tych szczepień. Na szczęście w Sopocie mamy bardzo dobrego profesjonalnego partnera, jakim jest Invicta, która już teraz realizuje bogaty program testów covidowych i oni wystąpili i zgłosili się jako ten podmiot, który mógłby na terenie miasta Sopotu realizować szczepienia. Także czekamy oczywiście na szczegóły, będziemy Państwa informować. Natomiast no niestety chciałam, to jest pozytywna wiadomość. Negatywna jest taka, że do tej pory cały czas nie ma możliwości zakupu szczepionek na grypę, tak żebyśmy mogli zrealizować ten program szczepień dla mieszkańców 65+. Wiemy także, że jest duży problem w realizacji recept dla tych seniorów, którzy korzystali z rządowego programu 75+. Niestety, jak nawet pojawiają się sporadycznie jakieś szczepionki, to nie wszystkie możemy wykorzystywać w ramach tego programu, który mamy zatwierdzony. I no jest to przykre, tak? Jest to przykre, bo mamy wielu też rozczarowanych seniorów i sami jesteśmy zagrożeni, no ale nie jest to obecną, żeby też szczepienia covidowe, no to będzie dużo lepiej i wiedząc, jakim solidnym partnerem jest Invicta. Dziękujemy bardzo. Poprosimy Panią Przewodniczącą Komisji Zdrowia w takim razie. Proszę bardzo, Pani Maria Filipkowska-Walczuk. Proszę bardzo. Maria, musisz włączyć głos. Nie słyszymy Ciebie. Mario, mikrofon wyłączony masz pewnie. Proszę włączyć mikrofon. Nie słyszymy. Proszę, Maria, pewnie chodzi o mikrofon, podejrzewam. Trzeba go włączyć i podgłośnić. Nadal nie słychać. Maria, myślę, że to jest kwestia mikrofonu, że trzeba jego otworzyć i potem go zgłośnić. Może zróbmy tak, że ja udzielę głosu teraz innym osobom, a Pani Przewodnicząca Komisji Zdrowia, mam nadzieję, że za chwilę się połączymy. Poproszę Pana Skarbnika, Pana Mirosława Gosielickiego. Proszę bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować za głosowanie nad budżetem przyszłorocznym, za pracę i zaangażowanie w trakcie prac Komisji Rady Miasta. A ponieważ zbliżają się święta, wszystkiego dobrego, chciałem złożyć życzenia zdrowia przede wszystkim i radosnych takich rodzinnych świąt. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Jarosław Kępa, proszę bardzo. O, przepraszam, Pan Prezydent. Prezydent, Panie Prezydencie. Halo, halo, Panie Prezydencie. Panie, nie wiem, może najpierw Pan Kępa jednak, Panie Przewodniczący. Proszę, że Pan Kępa najpierw, bo może bym chciał coś odpowiedzieć. Pan Jarosław Kępa, proszę bardzo. O. Dobrze się składa. Ja mam pytanie, ponieważ niektóre samorządy będą realizowały program dowozów osób starszych na szczepienia. Stąd pytanie do Pana Prezydenta, czy Sopot też się do tego programu, do takiego pomysłu będzie przychylał? Po prostu będą na pewno jakieś osoby starsze, które będą miały no, obawy albo i problem z dotarciem do punktów szczepień. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.
I zanim oddamy głos panu prezydentowi, jeszcze poprosił panią Marię Filipkowską-Walczuk. Proszę bardzo. Cisza. Niestety nadal nie słyszymy pani przewodniczącej. Skontaktujemy się. Mario, skontaktujemy się z tobą. Coś nie gra z głosem, tak? Widać ciebie rewelacyjnie, natomiast mamy problem z fonią, ale myślę, że za chwilę sobie z tym poradzimy. Bardzo proszę pana prezydenta. No tak odpowiadając do Jarka, Jarku, no jak możesz nas podejrzewać, że nie. No przecież zawsze robimy dowozy do ludzi starszych i pomoc. Myślę, że tutaj pani Magda jest bardziej kompetentna, pani prezydent ode mnie, żeby odpowiedzieć. To już szczegóły to pewnie ona, bo staram, mam tam komfort, że w te szczegóły nie muszę tak głęboko wchodzić. One są same przejście, tak jak w przypadku Towarzystwa Skwirawskiego zrobione. Przy okazji składam też najserdeczniejsze życzenia państwu, żeby nikt nie spędzał tych świąt w samotności, tak jak ja na samokwarantannie. No ale cóż, tak bywa czasami w życiu, że człowiek ma pecha, że ma kontakt z kimś w takiej chwili, kiedy potem musi siedzieć na sam. Natomiast proszę państwa, no, no patrzmy z optymizmem w ten przyszły rok, chociaż wszelkie znaki na niebie i ziemi mówią, że to nie będzie rok optymistyczny, bo to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, to jest jakiś kłopot. Tym niemniej, proszę państwa, patrzmy z optymizmem. Myślę, że w przyszłym roku też będziemy obchodzić 120-lecie naszego miasta. Zaczniemy w przyszłym roku, skończymy w zaprzyszłym roku. Też proszę o udział, o jakąś pomoc. Będzie też okazja wtedy odwiedzić art inkubator, przekonać się, jak on wygląda. Także życzę państwu wszystkiego najlepszego, trzymajcie się i żeby nikt nie był chory, bo rzeczywiście ta ilość chorych jest bardzo duża i tutaj myślę, że ja jeszcze bym był za większymi restrykcjami. Tutaj nie chcę narzekać na rząd, chociaż czasami robi tak, a potem zmienia, ale myślę, że jak ktoś widzi skutki, to tutaj bym się z panem Horbanem, profesorem, jeszcze na koniec taka smutna refleksja, profesorem, doradcą pana premiera zgodził, który mówi, że starsi ludzie umierają szybko, a 56-latkowie się strasznie męczą, bo się duszą. I oby tego tak nie było. I także życzę państwu, żeby też młodzi nie chorowali, bo powikłania są straszliwe i mamy coraz więcej. Dzwoni do mnie pani doktor Walczyk, to spróbują zrobić na głośno mówiące, jak pan przewodniczący zrobi. Mario, jesteś na głośno mówiący, możesz bardzo przemówić dobrze do narodu. Co? Możesz przemówić do narodu, mam cię na głośno mówiącym. Chcesz mówić? Dobra. No to mów. Jeszcze raz zaczynam swoją mowę. Jako lekarz, jako przewodnicząca Komisji Zdrowia. No i wyłączyła się. To jeszcze spróbuję za chwilę. Może ma pani prezydent teraz. Dobrze, tak zróbmy. Pani prezydent, proszę bardzo, udzielamy głosu. Witam. No, jesteśmy w trakcie organizacji, bo trochę jeszcze czekamy na szczegóły, przede wszystkim dotyczące finansowania tej usługi. I jest duże spotkanie rządów było ze Związku Miast Polskich, ze stroną rządową. Ja mogę powiedzieć tak, no oczywiście zrobimy wszystko, żeby to zorganizować. Mamy transport dla osób z niepełnosprawnością, jeżeli chodzi o miasto, mamy jakby taki stały kontakt. Natomiast tutaj to jest kwestia środków ochrony i uważamy, że te stawki, które obowiązują normalnie, no, powinny być troszeczkę wyższe w tym momencie, jest kwestia jakichś opiekunów dla tych osób. Więc ja powiem tak, staraliśmy się jak najlepiej, ale czekamy na szczegóły dotyczące finansowania i myślę, że tutaj we współpracy z Invictą i jak otrzymamy tylko szczegóły dotyczące finansowania, na pewno to przygotujemy. To ja, korzystając z tego, że jestem przy głosie, także chciałam życzyć państwu zdrowych świąt, takiego dobrego czasu. Ja też niestety nie mogę teściowej zaprosić na Wigilię, bo jednak trochę się boimy, więc zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób to będą może bardziej samotne święta, ale zróbmy wszystko, żeby były równie radosne co zawsze. Solidarność, wspólnota to są chyba jak najczęściej padać podczas tych świąt. No i zdrowia oczywiście wszystkim życzę. Dziękujemy bardzo.
Pan Jacek Karnowski, proszę bardzo. Służba zdrowia i najlepszy pasztet w Sopocie, bo robi Maria najlepsze pasztety w Sopocie. Proszę bardzo. Dobrze. Chcę Państwu powiedzieć, że chcę poruszyć temat najbardziej aktualny, czyli szczepienia. Proszę Państwa, zaczynając od prezydentów, radnych i pracowników urzędu, a potem do kochanych mieszkańców, szczepcie się, bo jeżeli chcemy wrócić do stanu przed pandemią, to tylko szczepieniami. Dlatego namawiam Was i namawiajcie wszyscy do szczepień, jak to będzie możliwe. Tak? Jeszcze raz dziękuję i życzę Państwu wszystkim spokojnych świąt. Dziękuję. Także widzicie Państwo, prezydent czasami się do czego się przydaje w tym mieście. Dziękuję Pani Prezydencie, dziękuję Pani Przewodniczącej. Szanowni Państwo, ja planowałem w tym momencie wstać i przemówić na stojąco, natomiast boję się, że kamera, która jest dosyć stabilna, pokaże mnie w sposób nieodpowiedni, więc pozwolę sobie jednak dalej siedzieć. Szanowni Państwo, w imieniu Pana Przewodniczącego Rady Miasta Sopotu, Pana Wieczysława Augustyniaka oraz własnym składam wszystkim radnym, zarządowi, wszystkim mieszkańcom, pracownikom Urzędu Miasta Sopotu oraz sympatykom naszego miasta, bo takich mamy na pewno bardzo dużo, udanych, zdrowych, spokojnych, pełnych miłości, ciepła i pomimo trudności, także trudności covidowych, pogodnych świąt, a nawet radosnych świąt Bożego Narodzenia. Natomiast na nowy rok 2012 chciałbym Państwu życzyć, aby ten nowy rok był bardziej przewidywalny, uporządkowany i normalny. Wszystkiego dobrego do siego roku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w ten sposób kończymy obrady 21. Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Sopotu. Po pewnych przygodach, ale to co powiedziałem, na pewno jesteśmy po tej sesji bardziej mocni i nie damy się. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.